światła są dobre? Za mocne, znaczy bardzo mocne. A czy można te światła odmocnić? Takie, żeby były takie światła świec. Tak. Bo to wtedy kobieta dobrze wygląda. No ale wiesz, musi być widoczny na ekranie. Ale nie, ale my po prostu nie możemy mieć... Lepiej. O, teraz lepiej. O, lepiej. Lepiej. My nie możemy mieć po prostu... Ale w telewizji, jak nie ma światła, to nie ma człowieka, wiesz? No i tak jesteśmy przezroczyste. Właśnie. A, poczekaj, masz dzień tutaj wodę. Dzień dobry, słychać mnie? Wino wodą. Bo cały czas dremordę jak opętana, ale staram się zabawić Państwa. Bardzo z góry przepraszamy wszystkich Państwa, którzy stoją. Można się położyć, ale... można usiąść też, proszę bardzo. Ale gdzie? Na Państwu. No. Moglibyśmy takie z community stworzyć, żeby ludzie sobie na kolanach siadali i wtedy poznają się bliżej. Mm-hmm. Ja proszę bardzo, jeszcze możemy być staroswatkami. My bierzemy 3 osoby tutaj. Dobra, a ja tutaj jeszcze robię udostępnij, to ty Mariusz teraz tam, wiesz, jesteś ja prowadzącym, mogę wziąć mężczyznę, tylko żeby nie był wyższy ode mnie. Ale tam jest ekstra wysoki pan. Ten pan wysoki jeszcze jest bardzo elegancko ubrany i to mnie przytłacza. To pan ciebie weźmie na kolanka. Boże, idę. Pan jest żoną albo narzeczoną. A wiesz, że mi to nigdy nie przeszkadza? Że ja nawet, wiesz, Grzebałko, mi to nie przeszkadza, że facet jest żoną, bo nie, ja też nie. Jak chcę komplement powiedzieć facetowi, to mówię, przepraszam bardzo, czy pan jest gejem i czy pan jest wolny? I on mówi tak. Bo jeśli tak, to ja chciałem tylko powiedzieć, że pana świat bardzo mi odpowiada. No. A jego żona co na to wtedy? A to mnie nie interesuje, bo widzisz, to jest taki komplement, który nie wyrywa go od żony. O. A na przykład kobiecie mówię komplement, bo teraz się nie mówi kobietom komplementów, nie? Nie, nie mówi się, nie wolno. No właśnie, bo jak się powie, że pani pięknie wygląda, no to co z umysłem wtedy, nie? No to ja wymyśliłem taki komplement totalny. Ale na przykład studenci naszej polskiej szkoły reportażu, studentki, one to zakwestionowały, że to nie jest właściwy komplement, ale ja uważam, że to jest najwłaściwszy komplement, jaki można powiedzieć kobiecie, bo on nie jest ani o wyglądzie, ani o... Chodź, posłuchamy, jak Mariusz prowadzi spotkanie o sobie. No, dawaj. To ja się wina napiję, twoje zdrowie. Wiesz, jaki ja mam komplement dla tych kobiet? No, dawaj, powiedz nam. Ale to muszę jednej tylko powiedzieć, kurczę. Ewusi powiedz, nie to jestem zazdrosna. No. Powiem tak, to jest taki komplement. Nie pójdzie mi w pięty Mariusz nie, po nim? Nie, nie. Wie pani, jeśli miałbym się jeszcze raz urodzić, to chciałbym być panią. No to ja panu bardzo współczuję. O Jezu. Poszło, Aga? Nie no, trudny kawałek chleba. Chciałbym się urodzić panią, no nie ma lepszego komplementu, nie? Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich tych, którzy już nas tutaj obserwują. Magda, nie oglądaj nas w internecie. Nie, próbuję udostępnić. Wiecie, Magda ogląda nas na Facebooku. Naprawdę. Jezus. Ja bardzo jesteśmy ładni. No mów. Ja się cieszę, że... Dupa, ale tam jesteśmy dobra. Do przodu czy do tyłu? Do tyłu jesteśmy. Do przodu, Mariusz, możesz sprawdzić, co powiesz zaraz. O Jezu, już mi gorąco. No właśnie, zdejm sweter. Swetr. Dobra, bo dążmy do tego, że jest pierwsza rocznica naszego słynnego podcastu. To jest pierwsza rocznica waszego słynnego podcastu i trafiło na to, że ja po prostu nie przeczytałem waszej książki. No wiesz co? Ale dlatego, że tam są kolorowe okładki, kolorowe strony i mi się bardzo źle czyta, jak są kolorowe strony. No i są tacy starzy starsze osoby, co tak mówią właśnie, no. I to jest ten kłopot z tą książką. A my ci PDF-a podeślemy, Mariusz. Dobrze, to podeślę, teraz przejrzę, przeczytam. Nie no, bardzo się cieszę, że możemy się starzeć bez godności i że robimy to już rok. Znaczy, wy robicie to już przez rok, ja z wami to robiłem w Wigilię. Chociaż się z wami nie zgadzam, bo ja chcę się starzeć z godnością. Chociaż może to moje starzenie się z godnością jest tym samym, co wasze bezgodności. No właśnie, mógłbyś wyjaśnić, o co ci chodzi właściwie. Ja bym chciała tylko jedną rzecz powiedzieć. Poczekajcie, przepraszam. Proszę państwa stojących, jak będą was strasznie bolały nogi i chcecie wyjść, to się nie krępujcie. Nie będzie nam przykro, bo to naprawdę. W przyszłym roku wynajmiemy torwar. Dobrze, ale żeby Mariusz nie uciekł od odpowiedzi. Ja muszę najpierw wiedzieć, o co wam chodzi w tym starzeniu się bezgodności, wtedy ja się ustosunkuję. No tak, ale powiedziałeś, że się z nami nie zgadzasz, więc... Nie, ja się nie zgadzam z tym określeniem bezgodności. Bo dla mnie godność jest bardzo ważna. Ale może muzyka jest lepsza? A jest jakaś muzyka? A czy państwo tam ci moi z tylnych rzędów to widzą, słyszą coś, te panie, co były pierwsze? Co nie chciały usiąść z przodu, a mówiłam. I teraz pieniążek siedzi z przodu, a banknot siedzi z tyłu, nie? Ale mamy jakąś muzykę tutaj? No. Ale teraz czyli dalej ryj? Bo my od wczoraj mamy nowe głośniki.
To dalej, to tak? To może dlatego, ale... No trudno, to trzeba Mariusz, się... ale kupiliście już jest jakąś muzyką taką, trzeba która się... gra? Poczekajcie, trzeba może się do nich... dalej mówić. A teraz słychać a... dobrze? Nie dudni? Du, du, du. Oj, no pani poszła, no. A teraz nie? Na przykład, teraz ja coś powiem. Najszlachetniejszy z kamieni, Pumeks. I jak to było słychać? Dudni, dudni szczygieł, dudni w cembrowanej... Ewka mi zakazała. Ewka mnie tu łapie, mówi nie rób. No to Mariusz, tak, że pierwszy ale rok, ja mam dzisiaj bardzo zły dzień pod względem psychicznym, fizycznym, tak, kto ma dzisiaj bardzo zły dzień? Tylko naprawdę. Pan z filozofii nie ma, ale i trafiło pan wykłada na to, filozofię. Że teraz tak z wesołą Grzebałkowską, z pogodną Winnicką ma rozmawiać rozkoszny szczygieł. A ja kurczę, nie umiem dzisiaj być rozkoszny. Powiedz to słowo takie, co chciałeś naprawdę powiedzieć. Ja dużo przeklinam, ale prywatnie. Mm. Ewusiu, czemu jesteś taka smutna? Nie jestem, tylko czekam na pytania, Mariusz, od ciebie. Macie rocznicę, tak? To jest prawdziwie przygotowany prowadzący. Kto, znaczy, jak się narodził wasz pomysł? Ewusiu, mów panu. No już mówię, chociaż to nie jest wesoła historia. O. No tak, no, ucieszyłeś się. Tak. No on się wziął z takiego poczucia przesilenia, które było moim udziałem. Było to związane z takim sieroctwem, które nastąpiło i taka poczułam się ani nie dzieckiem, ani nie dorosłym i wtedy się zorientowałam, że niedługo umrę, co oczywiście było trochę żałosne, bo powinnam to wiedzieć wcześniej zdecydowanie i że już się nie zapowiadam dobrze, tylko ja właśnie jestem w tym życiu, które jest życiem właściwym, że już nigdzie dalej... Albo, czyli wyszłaś z przedpokoju, już jesteś w tym właściwym, tak, w tym salonie. Tak, jestem w ogóle w salonie i teraz właśnie powinnam już, nie wiem, obejrzeć sobie Netflixa, jakiegoś fajnego, albo no nie wiem, coś. Żartuję oczywiście. To jest, zanim cię wyrzucą przez okno. Zanim mnie wyrzucą przez okno albo spadnę z balkonu. Balkonu i o tym przesileniu i o tym, co dalej, pomyślałam, że nad tym się warto pochylić. A ponieważ moim sposobem w ogóle pochylania się nad rzeczywistością jest raczej sarkazm i śmiech i pani moja od psychoterapii powiedziała, że to jest najzdrowszy sposób w ogóle wyparcia rzeczywistości, no bo są tańsze niż alkohol i papierosy i w ogóle zdrowszy, nie? To znaczy można wiele rzeczy obśmiać, a i tak dojść do tego momentu, którego człowiek potrzebuje. No i taką osobą, która ma ten rodzaj poczucia humoru, tylko jest tak... Tylko jest oczywiście bardziej jeszcze banachalna, tak. Nachalna? Tak. I trzpiotowata niż ja jest Magda i wydawało mi się, że Magda będzie takim frontmanem. Bo też frontmanką, frontmanką. Tak, i zadzwoniłam do Magdy. I Magda się zgodziła, od razu pojechałyśmy, nagrałyśmy na telefon komórkowy pierwszy odcinek. Był tam mąż Magdy, który rozłożył taką taśmę do taką matę, gdzie się kręgosłup taki ćwiczy. Prana mata, najlepsza, tak. Na bolonie. Z tymi takimi igielkami? Tak, tak. To fenomenalne, ja raz zasnąłem na tej macie. Ja ciągle zasypiam na tej macie. Fajna jest. To było, chciałam powiedzieć, że to była nasza scenografia do pierwszego takiego zdjęcia reklamowego, który jest, służy w ogóle jako plakat, rozsławiający naszą twórczość. A ja myślałem, że wasz plakat taki kultowy, kanoniczny, to jest ten z tymi takimi plastrami, co jesteście tak podczepione. Mariusz, mamy mnóstwo kultowych, kanonicznych plakatów. Co plakat, to kanoniczny. Tak, bo w ogóle okazało się, że trafiłyśmy w tak w niszę, to znaczy, że jest bardzo dużo osób w naszym wieku, to znaczy takie, które dobiegają pięćdziesiątki, albo przebiegają przez nią, a już nie mówiąc o tych, którzy przebiegli przez tą granicę, którzy zastanawiają się, co dalej ósma klasa, że tak się... Jeśli nie Oxford, to co? Państwo są w naszym wieku, to pamiętacie jeśli ten jeśli nie prog. Oxford, to co? No i postanowiliśmy się nad tym pochylać, no i pochylamy się właśnie. Okazało się, że ten nasz podcast, prawda Magdusiu, on zaczął być po prostu kultowy od pierwszego odcinka, co nas bardzo zaskoczyło. Niebywałe. Normalnie trzeba umrzeć, prawda, żeby być kultowym, a my proszę bardzo, żyjemy. I to przekroczyłyśmy 27 rok życia, więc nie jesteśmy dobrze, w klubie. Ale czy osoby, które mają mów za siebie. Po 70 lat one się nie czują jakoś urażone, nie czują się urażone. Ale czym, Mariuszku? No tym, że wy już w wieku lat 50 tak się starzejecie. Ale my jesteśmy w wieku przedstarczym. Ale radzieccy naukowcy twierdzą, że wiek przedstarczy zaczyna się w wieku 45 lat. Amerykańscy, że po 50, znaczy, że 55 lat. Radzieckich w ogóle nie bierzemy sobie do głowy, ale jednak niesmak pozostaje, prawda?
Ale zaraz, ale to u kobiety i u mężczyzny, czy... Tak, tak. No niestety, Mariusz, nie, Mariusz, tak. Nie musisz się wywyższać teraz. Tak. Ja się nie wywyższam, tylko... Ten taki seksizm. Nie, nie, mnie się wydawało, po prostu ja byłem właśnie ciekawy, jakby, jak się łapie cezurę czasową, to znaczy jak... Wiesz, cezura czasowa łapie nas. Dobrze, ale właśnie... Jaki to jest ten moment, bo na przykład u mężczyzn... Ja dudni mogę... wam tam z tyłu? Wiem, Mariusz teraz powie coś, co niektórych z państwa urazi, ale Mariusz, a skąd ty to powiesz? Bo już nam teraz powiedziałeś. Aha, bo ty już słuchasz u tej... Tak, a, co ja powiem? Wysłuchałam tego, tak. Nie, no, wczoraj nawet już. U mężczyzny to jest ten moment, kiedy się facet budzi bez porannego wzwodu i już tak będzie zawsze. To nie, ja nigdy nie obudził bez porannego wzwodu. Ja! Ja rano dzisiaj. A co to jest u kobiety? Byłam też załamana, byłam. A co to jest u kobiety? Gdzie jest tacy? I to może być, słuchaj, 38, to może być i 33. U faceta? I 58 może być, no. Także to, to bardziej tu, a nie, że wiek przedstarczy, to tam oni... Słuchaj, no więc naukowcy radzieccy to uśrednili. A, no, Mariusz, rozumiem. Ale musiałyśmy od czegoś zacząć, wiesz, tak. Od czegoś się odbić. Mhm. A idziemy, a zobacz, po prostu target nasz jest... Coraz szerszy, no dobrze, ludność ale, się starzeje. Ale, krzeseł brakuje. No. Krzeseł brakuje. Dobrze, dobrze, ale co wam powiedziało, że wy jesteście stare? No, że dowód osobisty. PESEL. Wyjmujemy dowód, kurde, tam... Patrzymy. To, wiesz, no i wtedy wiesz. Znaczy, oczywiście, że to nie jest tak, że my się czujemy staruszkami, no chyba widzicie państwo, że to w ogóle tak nie jest. No, wręcz przeciwnie. No dobrze, i to oznacza, że ten... A ty, Mariusz, ile masz lat? Naprawdę, czy na ile się czuję? No, naprawdę, ile masz. Oczywiście. Ja wiem, ile ty masz lat. Powiem, jak Violetta Villas mówiła. Dobrze, mam no. 30 i mnie stanęło. Czyli jeszcze ale się nie starzeje. Ale o, czyli jednak o poranku. Ona nie. Tak mówiła, naprawdę. O poranku. Także o czym to mówiliśmy? Tak. Mhm. Nie, bo ja chciałam powiedzieć, ja chciałam od razu powiedzieć tu do wszystkich państwa w Polsce i w zagranicy, do kamery, że nie wszyscy lubią nasz podcast. On jest kultowy. Naprawdę ale... nie wszyscy. Ja znam takich, co tak. Nie znoszą. A kto? Bo na przykład mówią, że my sobie przerywamy. Serio? Albo na przykład, no przerywamy sobie, no przerywamy, że chaos. No jest chaos, że płytko i że w ogóle nie ma tam głębi. No, prawda. No i co? Ale cała reszta lubi. No i oczywiście, z wady no, trzeba zrobić zaletę. Ale z, uważam, że z tą głębią to było bardzo interesujący przypadek, bo my oczywiście analizujemy te wszystkie komentarze, które państwo nam zostajecie i tak zastanawiamy się, czasami otwieramy butelkę wina jak i mówimy, głębia. Boże, jak osiągnąć głębię? I poszłam za tym komentarzem i pani porównywała głębię podcastu z brakiem głębi w książce, znaczy zarzucała... A, że książka jest mniej głęboka. Książka jest tak, płytka, a podcast jest głęboki. Ale w książce nie ma psów, a w podcaście występują gadające psy, więc chodziło o tą głębię, którą dają psy, psy. Gadające, tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w naszym podcaście występują psy. Powiem szczerze, że nie wiem, bo ja słuchałem, właściwie nie słuchałem, ale wystąpiłem tylko w jednym z tych podcastów i ten znam. No, ale tam psów nie było? W moim nie, bo im był kot afonia. No wiem, ale nic nie mówił, bo on no jest afonia. No bo jest afonia bez fonii, bo to jest kot niemowa. A nasze psy nic nie mówiły? Ale byłyście u mnie w domu bez psów. O Jezus. O Jezus, Maria. No dobrze. Bez psa. Mariusz. Normalnie, Mariusz. No co? No jak wiesz. Możesz tak mówić, wiesz naprawdę? Powiedz coś. Wy byłyście Mariusz, u mnie ze psem? Nie robisz sysek. Ze psem byłyście? A lubisz syski, czy wolisz poezję? Szyszki? No. Byłeś już w przedszkolu? Wolę poezję. To były nasze psy, Mariusz, one były z nami, tylko się nie odzywały. No. A, rozumiem. No. Ale na przykład jest tutaj kolega, który ma psa Haru, który jest suczką. Cześć, ale... cześć Haru. A jak by mówiła Afonia, gdyby mówiła? O Jezu, cześć, chodź, wejdziesz. Chodź, nie wejdziesz. O, dobra, pa. No. Historię kiedyś przeżyłem no. a propos psów. Z Hugo Baderem i z nieżyjącą już Beatą Pawlak staliśmy pod domami centrum. To był chyba 93 rok. Pamiętam ten reportaż. Staliśmy, znaczy jednego dnia staliśmy z transparentem obalić rząd Suchockiej, a drugiego dnia staliśmy z transparentem niech żyje Suchocka. Nie obalić rząd Suchockiej. Postawić rząd. Nie, przeciwnym. No już nie powiem. Obalić rząd Suchockiej. Głosować na Suchocką. Zostawić rząd Suchockiej. Coś takiego było. I właśnie taką księgę mieliśmy, ludzie się wpisywali. Oczywiście ci, którzy nas widzieli drugiego dnia, to mówili zaraz, ale ja się wczoraj wpisałem, ale wy byliście za czy przeciw? Byliśmy za. O Jezu, ja się tam wpisałem. No i taki pan spytał nas, czy na pewno te wpisy dotrą do pani premier Suchockiej.
Ja mówię tak, to ja mam dla pana taką kopertę, gdyby pan mógł zanieść pani premier. I dał mi taką kopertę, taki pan dziwny. Aha. No i myślę sobie, co ja będę pani premier zanosił? Zajrzę do tej koperty i sam tę forsę wezmę. Nie, to nie była forsa, to był list, no. Ale nie wiedziałem, czy mogę, no czy mogę, prawda? No szczerze mówiąc, i mogłeś? Zbudowałem. No, otworzyłem tę kopertę. Od wyborcy, Mariusz. Ale dzięki Bogu, słuchajcie, no. I nie dałem tego pani premier, no. Bo tam było tak, żyj z ludźmi, a nie ze psem. Przysięgam. I to było ze psem razem pisane. A nie było ze kotem? Nie, żyj z ludźmi, a nie ze psem. A może dzisiaj jakby tam skreślić ze psem i ze kotem, to wysłać na Żoliborz ten list na przykład. Żyj z ludźmi, a nie ze kotem. Ale ja ten list chyba gdzieś już posiałem. A to napiszemy od nowa, treści możemy, pamiętamy. Tak, nie? Ale to Hanna Suchocka żyła ze psem? Tak swoją drogą? Nie wiem, ale chyba miała psa. Ze psa. Potem pojechała do Watykanu. Tak, ze psem? Pewnie już nie. No. No dobrze. No to co, Mariusz, teraz ty się zastanów, jakie pytania chciałbyś tam zadać dalej. Możesz tam pytać, wiesz, o wszystko, a może loteryjkę? Nie? Właśnie, chciałam to powiedzieć. Proszę państwa, mamy normalnie teraz będzie pierwsze losowaneczko. Proszę, kto chce z was powiedzieć cyferkę? Czekajcie, Martynko, gdzie jesteś? Ile numerków się rozdało? Martynka jest z Olsztyna. No. Ja pierniczę. O, do 121. A pani jeszcze nie ma. To tak, może... tutaj Martynka już leci. Proszę państwa, więc możecie powiedzieć od 1 do 121. Ale kto ma tak mówić? No ty powiedz albo ty, jakiś numerek, a ja wylosuję moją czarodziejską ręką z zaczarowanej siatki. Od 1 do 121? Jakiś... To może Ewa pierwsza. Dobrze, bo jest kobietą. 21. Dobrze. Kto ma numer 21? Proszę. Numer 21. Jezu, pan ma? To się nie liczy. O, pani ma brawo 21. Brawo dla tej pani. Teraz pani uwaga. Pani pod żółtym balonikiem. Uwaga, moją zaczar... Tylko uwaga, to są rzeczy, które się przynależą. To są taka loteryjka skromna na miarę naszych możliwości, bo naprawdę nasz Patronite nie jest jeszcze oszalały ze szczęścia. I to są po prostu rzeczy, które są dla ludzi w wieku przedstarczym. Zamykam oczy. Losu. Uwaga, bardzo praktyczne wałki. Pani ma włosy odpowiednie. Proszę przekazać wałki do włosów. I jeszcze potem będzie dalej loteryjka. Jest 13 rzeczy do wygrania. A, to musimy częściej przerywać. Tak, tak. Proszę bardzo, wody. Cieszy się pani? O, super. No. Czy mogłaby pani w trakcie trwania programu zakręcić jednego chociaż albo dwa jeden wałek sobie tak, zakręcić. Byłybyśmy bardzo wdzięczni. Zobaczymy, czy one działają w ogóle. A czy w wieku przedstarczym więcej pijecie alkoholu niż... Niż kiedy właśnie, bo to zależy. Bo na przykład ja, szczerze mówiąc, kiedy miałam małe dzieci i w ciąży, nie piłam. Mhm. A ale w podstawówce też nie piłam. Też w podstawówce też nie piłam. Także zależy, o jaki okres ci chodzi. Czy teraz pijemy więcej niż kiedy? Więcej, bo... Niż kiedy? Niż kiedyś. Niż przed 45 rokiem życia na przykład? No, tak. Mhm. Nie. Nie. Nie pijecie więcej? Nie. Ale co? No, a ja ty? Pijesz więcej, tak. Pijesz więcej. To znaczy, ile, jak dużo pijesz, Mariusz? I w stosunku do przed 45 rokiem życia. O Jezu, porozmawiamy o alkoholu, to jest cudowne. To ile pijesz, Mariusz? Państwa zdrowie. Proszę państwa, ale ja piję nie z powodów takich, z jakich piją wszyscy. To nie jest tak... I jak będę chciał, to przestanę pić w każdej chwili. Jak to mówią Amerykanie, fuck me. No. To znaczy, to nie jest tak trywialne. To nie, usta spieszły, to mów, nie ja jest tak posmaruję. Trywialne. No. Ja piję... Nie, no oczywiście. Alkohol jest ważny, dlatego że nie wiem, czy państwo wiedzą, że alkohol... Najlepszym przyjacielem człowieka. Nie. Alkohol oczywiście ma swoje wady, bo nigdy nie da ci odpowiedzi, ale pozwoli zapomnieć pytanie. Brawo. Kto ty jest mistrzem sucharów, Ewusiu? A to jest suchar? Nie. Już mi się skończyło. Wino się skończyło panu Mariuszowi. Tak, tak. Tak, tak. Mariusz zapomniał pytania po prostu. Właśnie zapomniałem pytania. Nie, wiesz co, ja na przykład ostatnio ograniczam bardzo alkohol. Prawda, Karolku? My z Karolkiem przestałyśmy pić. I z Ewką też.
Bo nie widziałyśmy się ze 2 tygodnie, także... Ale wiecie, że moja przyjaciółka czeska, która miała wtedy, teraz ma 92 lata... Pani ale... Stachowa. Oj, nie mów, bo to chciałem właśnie a, coś nie wolno, powiedzieć. Bo, a, dobrze. Bo o alkoholu chciałem, a, wiesz? Dobra. To nie pani Stachowa, inna. Helena Wondraczkowa. Helena S. Helena. Mieszkanka Pragi. Jak miała 87 lat, to złamała sobie biodro. No to jest właśnie w tym wieku kobiety łamią sobie biodra i trafiła do szpitala. Ja szybko poleciałem do Pragi, żeby zajmować się kotkiem. Żyj z ludźmi, nie ze kotem. I... Pani Stachowa już była 3 dni w szpitalu i napisała mi w SMS-ie, co mam jej przynieść z domu. No i żebym jej przyniósł z barku butelkę Metaksy tam do szpitala, jak leżała z tym biodrem. No i ja przywożę tę butelkę Metaksy, a pani Stachowa, która... Dziękuję ci, Agnieszko. O, jak pięknie, jak to... To może ja swój suchar stały powiem. Białe do śmiechu, czerwone do grzechu. O, Matyldo. No, no i pani Stachowa... Mógłbyś to powiedzieć tym swoim takim głosem reklamowym, jak od Pumeksu? Białe do śmiechu, czerwone do grzechu, ale ponieważ to pochodzi z Czech, to powiedzenie. Kto? To powiedzenie. Aha. To białe do smechu, czerwone do grzechu. Do Czechu. Nie, nie do Czechów. Bile k smichu. Czerwene grzichu. 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 No dobra, kończ to z tą panią Stachową. Niesiesz Metaksy do szpitla, no, bo to w Czechach. I ona, jak złamała to biodro, to się przewróciła i w ogóle bardzo długo się czołgała do telefonu, żeby Jezus ją pogotowi Maria. Wzięła. Naprawdę, to trwało pół dnia. No i przyjeżdżam do tego szpitala z tą Metaksą, a pani Stachowa, jak już pan pielęgniarz wyszedł, nagle z szafki nocnej wyciąga już pustą butelkę Metaksy. I teraz przez 3 dni obaliła tę butelkę Metaksy. I, ale teraz słuchajcie, przyjeżdża złamane biodro, nie? Ból straszny, przyjeżdża pogotowie, ledwo się doczołgała. Jak ona zabrała tę Metaksę, tę pierwszą Metaksę do szpitala? Najpierw się doczołgała do Metaksy, to oczywiste. A, rozumiem. No, przecież ja bym tak zrobiła. Ja sobie myślę, ponieważ ja się wzoruję na pani Stachowej, bo jej podejście do starości jest w ogóle cudowne. Więc na pewno będę pił więcej, im będę bardziej stary. Ale że tobie nie grozi takie złamanie biodra, bo wy mężczyźni nie macie takiej osteoporozy. A właśnie, dlaczego my sobie nie łamiemy tych bioder? Bo nie macie osteoporozy takiej jak my. Bo my zużywamy czegoś więcej. Tak. I jeżeli nie suplementujemy tego czegoś, to nam się łamią biodra. Ale my nie mamy tego wzwodu porannego na jedno wychodzenie. O Jezus, Boże stary, ja nie miałam nigdy wzwodu porannego i w ogóle nie narzekam. Ale... Ale ja nie wiem, czy to... Co? Okej, okay. Nie no, w porządku, bo pomyślałam sobie o takiej linii łączącej wzwód poranny z osteoporozem. I osteoporozą. To jest kobieta. Tak, osteoporoza jest kobietą. Osteoporoza jest kobietą. Nawet bo tak. Powiedziałam osteoporozem, a i to był błąd. No to jest taki jakby jedna recepta na starość mojej przyjaciółki, bo ja mam właśnie takie przyjaciółki. Drugą miałem Zofię Czerwińską, która właśnie miała taki problem z lustrami. Ja tam jest taki rozdział w waszej książce o lustrze też. Jest o lustrach, prawda? Że zaglądacie. Tam pada parę razy słowo lustro. Jak wy macie z tymi lustrami? Popsuły się. Popsuły się. Koło 50 lustra się popsuły. Ale, a najgorzej te w centrach handlowych. Ale nie naprawisz ich. Nie ma w ogóle zakładu, który by to naprawił. Nie. Bo na przykład Zofia Czerwińska... To znaczy doktor Szczyt może. A kto to jest doktor Szczyt? No taki... Napięty doktor. Są te masaże, na twarz. Masaże są te Kobido teraz takie podobne. O, ja dostałam prezent od koleżanki na urodziny, masaż Kobido. Jak w końcu wrócę z delegacji, to pójdę. Ale Mariusz może dokończy tą właśnie anegdotkę. Z Zofią Czerwińską. No właśnie, bo to z tymi lustrami. I ona mówi, do mnie już tak miała też po 80, mówi, słuchaj, co to się dzieje? Wchodzę do łazienki, patrzę do lustra i mówię, pani do mnie? Po czym słucham rozmowy z taką aktorką, która już nie żyje niestety. No właśnie, potem się już nie żyje. Helena Różiczkowa, to może państwo pamiętają, był taki serial o homolkach. Tak. Homolkowie, to były straszne skutki awarii telewizora. Ano. I to jest ta młodsza homolkowa, ta młodsza homolkowa, no to już się postarzała, już teraz nie żyje, prawda, ale jak już zanim jeszcze... To jest starsza homolkowa. Tak, no już była starszą homolkową i zanim nie żyła, to ona też miała problem z lustrami i jak patrzyła do lustra, tak... I patrzyła do lustra i mówi, rano w łazience, bo to jest najgorzej, te opuchnięcia. I mówi, nie znam cię, ale umyję cię. To ładne. No. To ładne. No i
Czy wy na przykład, że wchodzicie do łazienki i jak robicie siku, to po prostu nie zapalacie światła, żeby przypadkiem do lustra nie spojrzeć? Nie, bo ja mam tak, lustro, mamy gdzie indziej. Ja mam tak toaletę, tak, że jak siadam, to lustro jest za zakrętem. A. Mhm. No poza tym my mamy lustro nad umywalkami i my robimy siku na siedząco. Ale Mariusz ma też nad umywalką, tylko że jak siadasz u niego na sedesie, to masz umywalkę i potem lustro. Tak. Ja nie pamiętam. To znaczy, nie wiem, to jest bez sensu. Czyli ja doznałam takiej przykrości, kiedy zamówiłam sobie progresywne soczewki kontaktowe. I po założeniu ich to miałam taki kłopot. Bo te okulary, które były już za słabe, one dawały bardzo dobry efekt taki. Znaczy niewidzenia się dokładnie. A ja już nawet do łazienki porannej szłam w okularach. I teraz jeszcze ten poranny spacer do łazienki jest okej, ale potem po założeniu, no tak myślę negatywnie o sobie. Znaczy, czyli u Ewki zepsuły się soczewki, a nawet wierszyk, nie? U Ewki soczewki. A u mnie lustra się zepsuły, tak. I teraz, proszę Państwa, loteryjka. Nasza loteryjka, jakaś taka będą melodyjka być. Proszę bardzo, teraz Mariusz mówi numer, bo ty Ewusia już mówiłaś, tak? 21 się już nie zgłasza, 21. Tak? Nimo 21 jest zużyty, tak. Od 1 do 121. No to... Dalej jeszcze? Dalej, bo dwa zostały... 107. Ale jeszcze po pani pan kupił. No, no dobra, dej. I pan ma jaki numer? Ale losów się nie kupuje, tylko się ale losowało właśnie za darmo. Dawaj, loteryjka będzie. No to wie pan co, ja panu zrobię taką przyjemność, że pan potem będzie w domu mówił, że pan był blisko szczęścia. 111. Kto z państwa ma 111? Proszę się nie wstydzić. Zaglądamy do swoich losiczków. No to wtedy... nie no, 110 nie był jeden ostatni. Dobra, dawaj te 110, Mariusz. No poczekajcie, ale może już panu tak narobiłeś. No. No ale kto ma 111? Ma kto 111? A, bo jak nie ma losu. On się mógł nie kupić ten 111. Albo mógł się nie wylosować, albo mógł się zjeść, albo zgubić. Znaczy, po prostu może nikt go nie naryzykował. Dajmy panu. Boże, jaki pan ma numer? No przypadkiem zupełnie wygrywa numer 110 i ja teraz zanurzam prawą rękę w siatce pełnej niespodzianek, zamkniętymi oczami. Jakie pan ma włosy, długie czy krótkie? Pan czekaj, ma czekaj, takie nawet, może być. Czekaj, że co ma? Dawaj loki. O, proszę pana, śliczna kaczuszka do kąpieli. Bardzo ładna, nowiutka. To znaczy można sobie palce u stóp szorować, nie? Można sobie szorować u rąk, u stóp, u kręgosłupa. Proszę, zauważyły, że pan ma troszkę brudne paznokcie. A ja mam, a ktoś ma palce u kręgosłupa? Oczywiście, pan. I właśnie panu się przyda. Kaczuszka, z którą pan się będzie starzeć bez godności. Naprawdę, brawa dla tego pana. To się nazywa idealne wyłudzenie kaczuszki. A ale jak wam przyszło do głowy to, przejęcie kaczuszki. Przejęcie kaczuszki. To, że bez godności. Właśnie to mnie ciekawi. No bo słuchaj, bo trzeba znaleźć jakiś chwytliwy tytuł, tak? Co, jak się starzeć z godnością? Chciałbyś słuchać takiego podcastu? No właśnie chyba Mariusz by chciał słuchać. Tak, bo Mariusz... jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Tak, dobra, nudziarze niech sobie założą podcast, jak się starzeć z godnością, nie? Rozumiem. A my, dziewczyny żyjące na granicy, balansujemy na granicy. Życia i śmierci. Dobrego smaku. Dobrego taki, smaku, taki żenady. Tak. My postanowiliśmy przebić się do głębiny żenady tak głęboko, że to wtedy już nie jest żenada. No oczywiście. To znaczy tak, jest też tak, że wiesz, jaka jest taka trajektoria, czy w ogóle taka linia, oś żenady, że coś jest po prostu, zbliża się do żenującego, potem i tutaj jeszcze następują takie obiekcje. Ten, kto jest żenujący, mówi, kurde, może jednak nie. Nie. A potem przechodzisz, jesteś żenujący, a potem już jest coś tak super żenującego, że jest to super fajne. I to my tutaj jesteśmy. I my właśnie... I to się nazywa kamp chyba, nie? Kamp? Nie, nie wiem, my... Susan Sontag to chyba nazwała kampem, nie? Boże, wiesz co, nie czytałeś naszej książki, dążki, to myśmy nie czytały Sontag. No. Tak. Proszę bardzo. Ale wiesz, jak powiedziałaś, Ewa, że ja z godnością, że ja te ćwiczenia sportowe robię, nie? Tak. No właśnie. Ja wiem, no dlatego... Ty masz strasznie chude nóżki, Mariusz, wiesz? A to co, źle? Nie no, bardzo ładne właśnie, takie zgrabniuśkie, no. Jezus, Magda. Nie, chodzi o to. Proszę sobie zobaczyć filmiki z Mariuszem ćwiczącym. Właśnie, ale te filmiki, no, widzisz. Tak, on leży ja tak nóżką, tak myk, robię myk, po to i daję, że... Musisz zmieniać dresy, przepraszam. Bo ja mam ciągle to samo. Tak? Prawda, że Mariusz powinien z dresy zmienić? Kto z państwa jest za? Tak. No, patrz. Nie, nie, nie masz posłuchu. Oj pani, trzy osoby są za. Nie masz posłuchu.
zdrajcy. Nie, chodzi o to, że... A mówiliście, że ma zmienić. Będzie ja nudny podcast myślę, za karę. Bo ja się przygotowuję do starości. Te ćwiczenia moje sportowe są przygotowaniem do starości. Uważam, że są trzy, jakby mam trzy takie strategie przygotowania do starości. Oszczędzać pieniądze na starość i to robię. To my nie. No. W ogóle nie. Dwa. Właśnie chodzić na WF, żeby się przygotowywać do starości, żebym... To nie chodzi o to, że ja nie mam, nie chodzę do siłowni, żeby mieć muskulaturę, tylko chodzę na WF, żeby... Ale bardzo ładnie wyglądasz, Mariusz. Żebym mógł książkę wstawić potem na najwyższą półkę. Czy pan jest gejem i jak to, co dalej było? Czy jest pan wolny? Czy jest pan wolny? Czy przypadkiem pan nie jest gejem, czy pan jest wolny? Aha. No i trzy? I trzecia strategia jej zapomniałem. No dobrze, to my mamy tą trzecią strategię. No, tak. My z, no właśnie tą. Tak, bo tak, pierwszego punktu z tobą nie dzielimy. Drugi punkt, Ewka chodzi na WF, ja nie chodzę na WF. Ewka bardzo chodzi, Ewka jest słynną tenisistką trzeciego wieku. A trzecia strategia to razem. Rakietę, tak. A widziałaś film Iryna Palm? Idę na Palm? Jak ona miała ten łokiet tenisisty? Tak, ja też mam łokieć penisisty w domu. Nie, ale z tymi filmikami i ja uważałem, że to właśnie ja pokazuję, że się przygotowuję do starości, że to jest bardzo takie oświat, takie edukacyjne, takie oświatowe. I teraz mi jakiś facet napisał 3 dni temu, że to jest żenujące. Co to? Brawo, witaj w klubie, witaj w klubie. Witaj w klubie. Ale państwo tak sobą klaszczecie, no nie będzie loteryjki, proszę klaszczać. No. Ale on napisał coś jeszcze gorszego. No. Napisał, najgorszy jest widok... starzejącego się geja, który wykonuje pokraczne ruchy. Ale wiesz co, cham. To cham, to nie. Wiesz co, to nie są pokraczne ruchy. Teraz robimy 3, 4. I jak pan nas ogląda, to niech pan się wstydzi. Mariusz w ogóle nie jest stary i nie robi pokracznych ruchów. Sam pan jest pokraczny. Tak. No nie, szukasz tego pan? Nie, bądźcie takie okrutne, bo on się potem wycofał. Ja wam powiem, jak on się wycofał. Aha, a co napisałeś mu? Przepraszam, czy pan jest gejem, czy pan jest wolny? On mówi, no przypadkiem tak. Przepraszam, ja do pań, które obsługują naszego... A ja to... Tak, no, naszego Facebooka, bo tutaj jest napisane, że nowy klient się zgłosił i mówi, gdzie ten link z dużym ilością wykrzykników. W dupie. Nie udało się udostępnić, Ewka. Ale... Nie udało się udostępnić mu, napisz. No faktem jest, ja napisałam, że link. Kto z państwa umie link zrobić z tej naszej strony? Ale no dobra, no i co? I co? Gadasz z tym naszym Facebookiem teraz? Nie. Ale nie wiem, i tak ja już wszystko najciekawsze padło, to po co teraz linki dawać? Ale gdzie ten link jest? To wklej. Udostępnij w aktualnościach? Nie. Dobra, opublikuj. Jezu, nie jestem cyfrowo wykluczona wcale, ale to choć teraz się wszyscy zajmiemy, przepraszam, no, komórkami. Dobra. I to od początku będą... Przepraszam bardzo, ale chyba tak bardzo pani nie oblało, nie? Dobrze. Ja mam wodę, to Boże, można się biedna umyć. Pani. Rozcięć panią, rozcięć! Najgorsze, że tutaj mam teraz jeszcze taki cytat. Okulary sobie załóż. Ale nie, okularów właśnie nie będę zakładał, znalazłem to, słuchajcie. No. Bo ci hejterzy, to oni, ja mam sposoby na nie. Boże, jak ciężko przebić szczegóła na spotkaniu o nas, o sobie, ale mów. Ale poczekaj. Pomyślcie, co ja mam, bo jest szczegieł i Magda, ja na końcu. Nie, ale właśnie przebijaj się. Ale to jest się. Bardzo ciekawe, bo słuchajcie, ludzie są w ogóle ciekawymi zjawiskami, naprawdę. Tak. Jacek Romuald. Ja tego. A już zwariowałem, dlaczego Facebook, nie ma nic smutniejszego niż starzejący się gej, który mimo wszystko usiłuje się lansować nawet na swojej pokraczności. A ponieważ ten pan miał na swoim profilu napisane przy zdjęciu najpierw polub siebie, to ja mu napisałem, a może niech pan polubi siebie zanim umrze. Wtedy ale mu napisałeś, Mariusz. Wtedy inaczej, poszło mu w pięty, na pewno. Wtedy inaczej to jest spojrzenie, ale wiesz, że mu poszło? Panie Mariu, ale posłuchajcie, Moje pięty! Spokój. Napisał tak. Przepraszamy, panie Mariuszu. Panie Mariuszu, nie chciałem urazić. Komentarz był przeznaczony do mojej starej koleżanki. Zachowanie pana nadal uważam za dziwne, ale za swoje nieprzystojne uwagi przepraszam. To jest chyba klasyczna strategia, prawda? Troll. Klasyczna, bo jak oni mi tam piszą perty jakieś okropności, to ja mówię, a my jesteśmy po imieniu? I oni mówią, bardzo pana przepraszam. Uwaga, loteryka! No teraz ja wybieram numer 13. O, proszę bardzo.
To proszę bardzo, ja losuję teraz, uwaga, skupienie, werble, zróbcie werble. Jest! Werble to jakoś tak. Kłębuszek wełny na jesień i zimę. Może pani sobie zrobić berecik. Bardzo proszę. Nasza sierotka Agnieszka rozdaje wspaniale. Dobrze. Proszę państwa, ja chciałam powiedzieć, że w ogóle szukamy ochotniczki Agnieszko. Niedługo, ponieważ nie wiem, czy państwo, czy ktoś z państwa w ogóle ogląda nasze tutoriale. Tutoriale ja tanio a młodo. Kto? Rączka do góry. Sześć ja osób, wspaniale. Tak? No tak. Kładę na siebie, co tak. Mam, tak? To o to nie, chodzi? Nie, Mariusz, to ja sobie nakładam na łeb, co tam mi pod rękę podlezie, ale... No, że to sobie robicie te takie tymi różne, taśmami, tymi tak. Taśmami, tymi... I postanowiłyśmy podzielić się z państwem i znaleźliśmy ochotniczkę, jakby ktoś inny chciał to też, ale gdyby ktoś nie chciał, to mamy ochotniczkę. I tu zaprezentujemy na żywo nasz tutorial z taśmami. To będzie taki masaż kobido za pomocą taśm. Ten taśming też jest bardzo modny. Jeszcze nie, siadaj. Tylko to wystarczy pójść do Brikomana, a nie do gabinetu kosmetycznego. Do Brikomana, tak właśnie. Bo chodzi o to, że w dzisiejszych czasach prąd strasznie drożeje i naprawdę ludzi nie stać na to, żeby sobie tak po prostu szli na kobidomasaż. Ja dostałam w prezencie akurat, ale a tylko co to jeden. Jest Brikoman? No, jak będziesz remontował kącik swój, Mariusz, to tam pójdziesz. Tam są rury, a, to taki deski, sklep. Tak. A ty chodzisz do Brikomana, bo w Konstancinie jest Brikoman, tak? Bo my do Castoramy. No właśnie. No. Nie chodzę nigdzie, dajcie mi spokój. No, dobrze, dobrze. Posiadam wiedzę taką, którą się z wami dzielę. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję. W ogóle oczywiście są dozwolone pytania od publiczności, właśnie, zwłaszcza od tej stojącej. Ja bolą nóżki. Zdradzę, a propos chodzenia, to na przykład, że koleżanka Ewa, no dzisiaj jest naprawdę w butach, sylwestrowych wręcz. Nawet ty masz dół sylwestrowy, wiesz, bo to jest taka sukienka, ta spódnica bombka, nie? A mogę mu powiedzieć? No ale co? No jak Mariusz mnie zapyta, to ja odpowiem. Dobra, ale ty masz jakieś święto, jakąś uroczystość? Nie, znaczy rocznicę. Znaczy, a jaka to cyferka? No, pierwsza. No, brawo. A co mi chciałaś powiedzieć o niej? Nie, jak ona nie chce powiedzieć, to ja mogłem powiedzieć, skąd ona ma te buty. Tak, bo to są... Buty są... Ale może państwo jakoś pokażesz, co? Unaocznij. Ale nie zdejmuj buta, tylko pokaż nogie. Złote pantofelki. I skąd one, Ewusiu, są? Nie, no to są buty, które teraz przeżyły też pierwszą rocznicę, bo one były właśnie... Wsunięcia? Pierwszą rocznicę tak, wsunięcia? Tak, tak. I też przeżyły drugie wsunięcie też. Ale gdzie one były, skąd one były, bo to po prostu jest... Nie, no te buty to są kupione przed aferą dywanową. Na festiwal w Wenecji tak, filmowy tak, były tak. Kupione. Takie po prostu są połowa naszego podcastu. I szłaś to w Wenecji na tym dywanie, w tych butach? O. Ja wróciłem przedwczoraj z Wenecji, ale już nie było tego dywanu. A buty były? Też nie, bo ja je mam nie tutaj. Było już, nic. No dobrze, Mariusz, to zadawaj dalej pytania, proszę. Ale jakie? Może państwo mają jakieś pytanie, zwłaszcza stojący. O, pani już nie daje rady, ja też bym już nie dała rady. A nie, pani koleżanka spotka. No Mariusz, no, prowadzisz. Ale zobacz, że to był taki widok, bo pani tak właśnie, że jakby chciała wyjść, prawda, przesuwała osoby tak. Między sobą. Nie, pani, a to pani tylko sięga. Po wodę sięgała. Tak, na szczęście to ulga. Jakie złudne może być w ogóle, jak tak. Człowiek nie wie, prawda? Ja chciałam powiedzieć, że my z Ewką dzisiaj nagrałyśmy w ogóle odcinek, który w ogóle jest super. Ale i będzie kim? W niedzielę z czym? Z Alicją Długołęcką. O, i to nie będzie, nie tak, będą było same seksie. Śmiechy. Było o tak. Seksie jest. I to był bardzo smutny odcinek. Bardzo nie, smutny nie. Tak. Smutny nie, bo jest parę anegdot o gadżetach seksualnych w samochodzie. Ale wymowa jest bardzo przykra. Wymowa jest bardzo przykra. I ale wymowa jest przykra, że co? No, że trzeba że jednak ten seks tylko uprawiać. Te gadżety, tylko, że pozostają? Nie, właśnie nie. Że jednak trzeba ten seks, że nie wykpisz się, że 50 już nie trzeba. Ale to też jest seks, nie? No, tak, nie mów, że nie. Właśnie, tak, oczywiście, tak. Pani no Alicja, nie mów, że nie. Pani, nie ale też. Dobrze, Mariusz, spokojnie, tak. Chodzi o to, że pani Alicja właśnie jest rzeczniczką seksu. Tak, samoseksu też. Aha, samoseksu. To znaczy, żeby seks był taki, nie chciałam powiedzieć grupowy, ale dwójkowy. Parowy. Po czesku parowy. Grupowy to jest grupać. Grupać? Znaczy przed grupaciem jeszcze. To jest taki. To jest duo. Tak, mamy duo. To, żeby mono. To duo było... Monoseks. Tak, już wtedy zacznijmy od monoseksu. Ale nie pokazuj tak. Na mnie, bo ja jeszcze mam nadzieję. Zacznij od... Znaczy, monoseks jest początkiem wszystkiego. Tak, początkiem trzeba zacząć duo. Od monoseksu. Aha. Tak, więc jak polecamy nasz podcast tak. W niedzielę, naprawdę. Można się wiele nauczyć.
No ale jakie, tak, żebyście tak zdradziły clue chociaż tego, co powiedziała że pani. Trzeba się mydlić pod prysznicem namiętnie. Self, mono. Ale bez satysfakcji seksualnej, tylko żeby poznać swoje ciało. Mydlisz się pod prysznicem namiętnie? Ale w ogóle, Mariusz, a znasz swoje ciało? Właśnie. Mariusz. Właśnie, ale chłopaki to mają lepiej. Tak, tak. Bo oni tak wszystko widzą, bo tak my nie widzimy. Bo chodzi o to, że Alicja Długołęcka, no ta ogląda z lusterkiem. Nie, bo ja no nie mam co, nie no mam czego. Właśnie. Ale to trzeba byłoby mieć taki na takim wysięgniku, prawda? U chłopaków? Jak dentyści, tak, nie, u dziewczyn. Tak, tak. Jak dentyści mają taki, albo nie, laryngolodzy mają, albo nie, tylko, no nie tylko trzeba, na dłuższym wysięgniku. Nie trzeba na wysięgniku lusterka do dziewczyn. No moim zdaniem trzeba. Nie. Ale jak chcesz mieć... Znaczy ja nie mam, nie jestem małpą, nie mam takiej długiej ręki, ale wiesz co, no... Ale zaraz, ale przepraszam bardzo, a po co ja miałbym sobie... Bo chodzi o to właśnie, żeby kobiety się poznały. I mężczyźni też. Rozumiesz, to jest ten smutny wniosek, że kobiety się nie znają. My nawet byśmy swojej waginy nie poznały, gdybyśmy ją spotkały na ulicy. Tak, i to tej pani Alicja nas po prostu... A która z pań by poznała, tak bądźmy szczere? Która z pań? Znamy się przelotnie z waginą. Tak, pani powiedziała, tak, nasza pani Alicja, że po prostu swoją z zamkniętymi oczami poznaje swoją. Tak, tak. Ale przepraszam, ale gdzie ona ją spotyka? W sklepie. W kościele. Na przykład. To wiesz, w różnych miejscach. To znaczy, myśmy wychodziły bardzo usatysfakcjonowane jednak, chociaż smutne z jednej strony. Podcastu. Z tego spotkania. Ale pomyślałyśmy tak ze współczuciem o pani Alicji, że ona tą pracę nosi ze sobą wszędzie. Tak, bo wyszłyśmy od tak, Alicji, może, gdzie nie... było mnóstwo wagin, wagin tak, kobiet wszędzie gołych. Wspaniałe no i też wagina pani Alicji była tak, też tam. Tak, ale znaczy, rzeźbiona. Chyba, tak. Tak. Ale i wyszłyśmy i Ewka mówi, o rety, dużo było wagin. A wie, pomyśl sobie o Alicji, która cały czas nosi pracę ze sobą, nie? Bo ona jest seks-edukatorką i wydała świetną książkę w Znaku, zresztą polecamy. A jaki tytuł? Przejście. Przepływ. Kurde, ja ciągle... Przypływ! Przypływ. Świetna, niedługo promocja. I to w ogóle nam nikt nie płaci za to, że my to teraz mówimy, Agata. Ja nie rozumiem. To no, ja może jeszcze wyjaśnię, że mi też nikt nie płaci za to spotkanie. Ale to nie mówię z pretensją. A to ci współczujemy, oczywiście. Nie, że nie. Nie, to strasznie, ale przecież chciałeś się spotkać z nami, bo nas bardzo lubisz. Uwielbiam was. A my wzajemnie. No, uwielbiam no was. Ale gdybyś poprosił, to by ci chyba zapłacili. Tak. Ale to sam sobie zapłaci, ale ja jak to jest zachować jego godność. Tak, o Jezu, ty z tą godnością, i za darmo, stary. Dobrze, proszę państwa, uwaga, rotelejka! I Ewusia podaje numer. Uwaga, uwaga. Trzy. Kto ma numer 3? Proszę bardzo. Zrywamy końcówkę banderoli numer 3. No nie mówcie, że nie ma, bo to było na początku, nie? Może się nie wylosował w ogóle. To 4. Właśnie. To 4! Nie no, 5 w tej sytuacji. Wyżej, proszę. Tu jest, co pani ma? W dół, dwa. A, przypadkiem zupełnie 2. Uwaga, uwaga! Maszyna losująca, wchodzi końcówka banderoli. Kuleczki, uwaga! Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Najpożyteczniejsze urządzenie dla osób w wieku przedstawczym. Od pani Alicji Długołęckiej to jest? Nie, bo nie ma nie. To nie jest lusterko. Pani sobie lusterko można przyczepi, sobie lusterko przykleić. I wtedy można się poznać lepiej. Albo umyć plecy. Naprawdę, umie pani zrobić tak z tyłu tą kokardkę? Ale tak bez tego pani umie sobie umyć plecy? No przecież nie, prawda? No. A ja umiem, proszę po WF-ie bardzo umiem. Poka. Tak, ale wiesz, ja też umiem? Też tak po WF-ie tam łapiesz, tu z tej... się Mariusz Barkusa nie wyrwi. Ale można też sobie przykleić gąbkę do... I się ocierać jak jeleń, do, tak, o drzewo. Do ściany prysznica i po prostu stajesz, tak, wiesz, po prostu robisz przysiady. Ale to jest genialny, przysiady. Ale wy to macie dobrze, bo wy macie mężu. Macie plecy. A jak człowiek plecy nie ma męża, to na przykład nie wie, czy na plecach mu się nie zrobił na przykład czerniak. Bo kto mu to powie? Ale to się chodzi do dermatologa, nie do męża. Co tak, myślisz, ale... że mąż widzi? Mój mąż jest starszy o 10 lat, on ledwo co widzi. A mój mąż ciągle pisze. Tak. On nawet teraz pisze, miał być, ale pisze. Czyli wy nie wiecie, czy nie macie czegoś na plecach? Wiemy, bo chodzimy do dermatologa. No właśnie też. Uwaga, reklama. Człowieku, idź do dermatologa. Z naszej książki, znaczy nie z naszej, tylko z książki pani Alicji. Mylicie mi się, dziewczyny.
jest taki, i to w ogóle też taki przekaz jest, i on będzie na poważny, żeby nie odpuszczać sobie, to znaczy, żeby się cały czas dbać o siebie. Tak, znaczy, żeby dbać o siebie, żeby nawet jak człowiek myśli, że, tak jak ci wstrętni rosyjscy naukowcy, że po 45 roku życia człowiek wchodzi ten wiek przedstarczy, to żeby siebie tak odbać. Tak. O siebie dbać. I z różnych przyczyn, umysłowo i cieleśnie. No z tą cielesnością, to ja zdradzę jedną rzecz, co Alicja mówiła, że jedna pani, co ma 80 lat, to nie będę tego mówić, bo się wstydzę. Tak, chodziło o orgazmy, że ona tak, ma. Że ma orgazm. Okazuje się, że ma się orgazm, jak ma się 80 lat, tylko trzeba zadbać. Zatkało kakao, ale co? Wiesz co, to muszę ci powiedzieć, że pamiętam, jak Jest po co żyć. Jak Zosia Czerwińska właśnie mi mówiła. No. Bo ona szła właśnie, mówi, słuchaj, szłam tam ludną u ciebie na Powiślu, znaczy u niej też, bo ona też mieszkała na Powiślu i mówi, słuchaj, taka staruszeczka mnie spotkała. Mówi, Zosia, oczywiście młodsza niż ja, ale wiesz, starzej wyglądała. I mówi, o pani Zosiu, widzę, że pani jeszcze jakoś ciągnie. A Zosia mówi, nie, ale wie pani, jakbym chciała? A na to ta staruszka mówi, mój ty Boże, to ja się będę modliła. No, ale potem minęło pół roku i Zosia mi powiedziała to samo, w innej wersji. Aha, że spotkała mężczyznę. Nie, że spotkała też staruszeczkę, która wyglądała młodsza, ale wyglądała starzej niż ja i mówi, pani Zosiu. O, Janusz, nie, pani Zosia Rudnicki. Janusz Rudnicki. Pisarz. Ale on jest seksista. Dlatego stoi na zewnątrz. I też emanacja po prostu tytułu naszej książki. Tak. Co jest emanacją tytułu? Jak się starzeć bez godności. Tak, ale kto? Janusz Rudnicki jest takim tą emanacją. On właściwie powinien być naszym takim ambasadorem naszej książki. Logo. A on bardzo lubił Zosię i oni wymyślali dowcipy razem, ale nie mogę ich powtórzyć, bo były bardzo niepoprawne. Nie, to nie, seksistowskim dowcipom mówimy dosyć. Pół roku później ona mówi, słuchaj, spotkałam tę staruszkę i ona mówi, pani Zosiu, pani się nic nie posunęła. A ta to Zosia mówi, nie, ale wie pani, jakbym chciała i tak dalej. Ale to może były dwie staruszki. Jedna była dobrze pani ciągnie, a druga się posuwa. No właśnie. No. Przecież to w ogóle nie wyklucza jedno z drugim, nie? Czyli jest szansa. Ale na co? No na ten orgazm. Na ten orgazm. Tak, jest. 80 lat i masz orgazm. Tylko znaczy, jak jesteś kobietą, nie wiem, jak trzeba z wami znaleźć chłopaki. Kolegę z podstawówki. Tak, bo to właśnie robił to kolega z podstawówki. I oni się odnaleźli w wieku 80 lat? Tak. Właśnie trzeba tak, więc do orgazmu w wieku 80 lat potrzeba, żeby umarł mąż. Wtedy szukasz kolegę z podstawówki i myk. To w ogóle nie wiem, czy państwo wiecie, to Robert? Wszystko będzie w tej książce. To będzie wszystko w tej książce. Tak. Ale waszej czy Alicji Długołęckiej? Nie, Alicji. Tak. Też, kurczę, to wszystko za darmo. Wszystko za darmo. Wszystko za darmo. Poczekajcie, bo waszą wydała Agora, a Alicji tak, znak. Znak, tak. Że kobiety, że wdowcy umierają zaraz po zostaniu wdowcem. Tak. To znaczy, to jest tak. Kurde... I po rozwodzie umierają. I po rozwodzie umierają. Kto tu się rozwiódł? A kobiety wręcz przeciwnie. No, kobiety wtedy żyją. Mało tego, kobiety pozostające w związkach małżeńskich umierają szybciej. W ogóle ogólnie lepiej być kobietą się okazuje ostatnio, Mariusz. A można być mężczyzną, ale być samemu? I wtedy jest szansa na dłuższe życie? Tak, ale nie było takich badań. Nie było takich. Może państwo mają jakieś pytania, bo Mariusz jest totalnie nieprzygotowany, więc... Bo ja mam dzisiaj taki dzień najsłabszy. Mariusz, każdy ma słaby dzień dzisiaj. A myślę, że my jaki mamy dzień, Mariusz? Mariusz, my jesteśmy w okresie perimenopauzalnym. Tak, i to jest kolejny nasz słaby dzień. Czyli przedmenopauzalny. Mamy 3 lata słabych dni. A jeszcze przed nami uderzenia gorąca. Mariusz, a ja ciągle sikam. Ty nawet nie masz pojęcia, to jest też właśnie związane z klimakterium. Tak, klimakterium. Ale ty jesteś kobietą. Tak, jest. I ty usiądziesz sobie na muszle i możesz się wysikać, jak obok siedzi ktoś w kabinie. A ja nie mogę. Znaczy, a to kobiety mogą, faceci nie mogą? A ja nie mogę. A nie możesz się wysikać. A nie możesz usiąść? Ja na przykład w Gazecie Wyborczej, to pamiętacie te toalety? No pamiętamy. To były takie cienkie, jak te nasze reklamy, banery reklamowe. No ja chodziłem tam, gdzie niepełnosprawny, ale potem wszyscy tam zaczęli chodzić do tych niepełnosprawnych. Mm-hmm. No. I jak ja miałem świadomość, że obok jest Adam Michnik. A co, to musiałeś sikać na piętrze naczelnych? A nie mogłeś sikać na piętrze dla plebsu? Ale no Mariusz miał ambicje. Tak. Ja nie mogę przyjść. No. Więc... W ogóle macie łatwiej, te kobiety są... Zwariowałeś? Sikałeś kiedyś w knajpie jakieś? W jakimś klubie sikałeś jako kobieta? Byłeś kiedyś mężatką? Nie. No. Byłeś kiedyś mężatką i sikałeś w knajpie? Gdzie są sikana deska i musisz tak kucnąć? Ale Alicja nam dzisiaj pokazywała lejki damskie. Nie, mam nie wstawać, tak? Dobrze. Nie, tylko, że
Żebyś nie przerywał Mariuszowi. A, ale Janek mnie przerywa. Ale mężatka w knajpie sika inaczej niż nie mężatka. Nie, tak samo, ale jest dlaczego to... Dlaczego pytacie, czy w knajpie i czy mężatka? Bo chciałam jeszcze... Poniżacie mężatki? Nie, a my jesteśmy mężatkami, co poniżamy, no, co tak. Poniżamy, nie? No. Nie, chciałam powiedzieć, Alicja? Czy byłeś kiedyś mężatką i sikałeś. Alicja pokazała dzisiaj lejek do sikania, na stojąco dla kobiet. Taki siusiak z gumy. To kobiety w Holandii i w Niemczech podobno tak lubią. Mm-hmm. Tak świetne umieją to już. Jest. I będę... wymaga jakiegoś know-how specjalnego? No nie wiem, mi się wydaje, że to nie jest łatwe. Czy mogłyśmy sobie pożyczyć ten lejek i poćwiczyć? No, to bo przecież nawet, sobie ale czy wy jako mężatki nie upominacie swoich mężów? Bo przecież sikanie nawet jak się ma penisa, to słuchaj, nie jest słuchaj, ja bym nie wyszła za mąż za człowieka, który sika na stojąco. Ja cię bardzo przepraszam. Aha. Czyli ty nie masz... Zawsze nasikacie na deskę albo obok. No, zawsze. Nie ma takiej możliwości. Dlatego ja sikam do umywalki. To jest prostsze. Dlatego ale ja nigdy poczekaj. Nie myję zębów w pociągu w tym takim wagonie sypialnym, bo zawsze tam jest nasikane. No ale jak Mariusz mieszka sam, to jest mu wszystko jedno. Tak, puszczam wodę, ale... Że... Czym myję zęby później? Ale właśnie, dobrze, że mówisz o zębach. Bo ja, żeby zdezynfekować tę umywalkę, to potem myję zęby, a potem biorę ten... Płyn do dezynfekcji zębów, taki co jest, taki płyn jest potem. I nim sikasz, i Mariusz nim sika, po prostu. Tylko po prostu ja i wypluwam ten płyn. Jest, ale to straszne, Mariusz. Nie wolno sikać do umywalki. Nie możesz sobie sikać do sedesu na siedząco? Nie lubię, to jednak no, ale... nie poniża, wiesz? No, serio? Serio? To jednak nie poniża. Ale ty ja jesteś dziadercem. Ale jednak jestem mężczyzną, wiesz? Ale dziadercem. Kto z panów tutaj sika na siedząco? Na siedząco, kto sika na siedząco? O, brawo, no, brawo dla tego pana. Brawo dla tego pana. Mhm. I zobacz, i to jeszcze nie w podeszłym a cała wieku. Reszta, pomyślcie, jak wasze kobiety wchodzą, albo mężczyźni wasi, do toalet i po prostu potem wycierają te kropki, które tak się zamieniają w urynę i śmierdzą, żółkną i śmierdzą. Monika, ja to wycieram. To właśnie ja wycieram te kropki. O kurczę. Może ale ja bym chciała powiedzieć, że teraz robimy może przerwę. Zablokujmy ten streaming. A ty ja nie bym chciała powiedzieć, że... Do toalety? Muszę, ale wytrzymię. Tylko jak będę musiała kichnąć, to zrobię tak. Wy tak nie macie, nie? Nie. Tak nie macie. Nie. A właśnie nie popuszczasz, jak kichasz? No. No. A ja się muszę łapać za wulwę przy kichaniu. No. Bo i wygląda to dziwnie na ulicy, ale inaczej posiknę. To jest ten wiek, Mariusz. Robisz na ulicy? Posiknam. A masz te podkłady takie? Jeszcze nie, ale rozważam. I ja bym chciała teraz zrobić taką przerwę, żeby odejść już od moczowodu. I proszę państwa, czy możemy prosić na scenę ochotnika Agnieszkę? Agusiu, brawo dla ochotniczki, bo to nie było takie proste. Czy ja się mam usunąć? Ja będę omawiać. A Ewusia będzie robić. Proszę, schowaj tę komórkę, Ewusiu, dobrze? Nudzi ci się z nami? Chodź. Bo Mariusz, chciałyśmy ciebie zrobić na młodo, ale ty tak młodo wyglądasz. Więc proszę państwa, prezentujemy teraz państwu nie ma żadnej zmarszki, naszą kultową metodę tanio a młodo. Ona jest opatentowana, więc to skrót jest TAAM. I teraz proszę państwa, widzimy tutaj kobietę. Nie szkodzi, ważny jest mój głos. Mnie. Pani Agnieszko, ile pani ma lat? 48. Więc pani Agnieszka jest już od 3 lat wieku przed starczym. To jest za późno już chyba, moim zdaniem. Nie, proszę zobaczyć. Latem się opalało i ma zmarszczki, prawda? Czoło zmarszczki. Ale nasza asystentka, prawda, jak ty masz tam na imię, Ewusia. Ale nie ma nic ta pani przecież. Ja mam... Co? Ta pani nic nie ma. No właśnie, ale my zrobimy... O, a proszę, tu zaczynają pani zwisać. Mariusz ma chyba za słabe okulary. Tak. I teraz nasza asystentka, proszę, ryjem w stronę naszej tutaj. I proszę bardzo, pokaż, jak należy otaśmować naszą klientkę. Więc ja proponuję, proszę państwa, zaczynamy od czoła. Nie, ja uważam, że nie. Od czego? To znaczy nie uważam, że od czoła. A od czego? Od linii żuchwy. Dobrze, koleżanka, zaczyna od, bo każdy, wiecie, byliśmy na innych kursach, nie, taśmingu. Więc proszę, taping, linia żuchwy, tak. Do włosów, to się trochę depiluje się od razu trochę włosów, ale nie szkodzi, tak? Pokaż państwu nasza Marysiu sierotko, Agnieszko. Wspaniale, widzą państwo, jak się podnosi od razu. Ale mi się wydaje, że właśnie słabo ciągniecie.
Proszę się nie śmiać, bo taśma puści. Tak? Jest taka zasada, że pierwszy raz ciągnie się delikatnie. Tak, bardzo dziękujemy bardzo. Jednak ten kurs w Sosnowcu był lepszy. Teraz z drugiej strony. Linia żuchwy z drugiej strony. Proszę bardzo. Tak. Proszę. Jutro, a czyli przykleiłaś mnie do koleżanki. Jutro Agnieszka będzie po prostu, proszę Państwa, jak nowa. A my przygotowujemy już na naszym Instagramie kolejne odcinki Tanio a Młodo. Ja wiem, że nie, tylko po prostu próbuję proces udrywania taśmy jakoś zagadać, nie? Czy nic nie mówić, Ewusiu? Gadaj, dobrze. Tutaj, proszę. No wiesz, o, i tutaj fantastycznie. Ale co, nie podoba ci się, Ewka, jak gadam? Czy to jest rok i nie wyrok i koniec naszej przyjaźni? Proszę bardzo. Daj, ja tutaj pociągnę. Tak. Proszę Państwa, to może wygląda nieestetycznie. Słuchajcie, proszę Państwa, bo to jest, chodzi ale o to, można to zamalować, że jest, potem? Nie, że największym problemem osoby w wieku przedstarczym jest owal twarzy, który się gubi. I teraz myśmy znalazły owal Agnieszki. Na czoło mamy lepszą taśmę. Będę ci trzymała. O, dziękuję. To jest taśma malarska lepsza. To jest naprawdę tanie, parę złotych. A ja jeszcze popracuję nad owalem. Tak, dobrze. Proszę. A czy lubi pani swój nos? Ja miałabym pewne uwagi, ale sugerowałabym, zaraz. Jak się pani czuje? Dobrze, niedługo nie będę nic słyszała. Dobrze. Teraz uwaga, mniejsze. To jest świetny pomysł na podniesienie noska. Proszę, proszę, jaki zadarty nosek. Śliczności nasze. Możesz oddychać, Agusiu? Słuchaj, ja czuję, Ewa, że jeszcze koleżance opadają powieki. Mi się wydaje, że jednak to już jest 48, ja też, czy nie? Uważam, że można potem pójść na casting Mumia 2. Mumia 3. Słyszysz? Słyszę. Dobrze. No więc pójdziesz na casting? Oczywiście, jak mnie zaproszą, to bardzo chętnie. Tak, zapraszam jeszcze na casting. Ewo, gdybyś mogła koleżance ochotnicze, zupełnie nieznajome. Chciałabyś mieć po prostu oczy szeroko otwarte? Są trudności w mruganiu, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Może jedno jej naciągnij, żeby drugim ale chociaż wiesz, mogła mrugać. Ale wiesz, Agnieszka, że nawet okej, bo ty nie masz tej fałdy pod nosem już. A czy ona miała jakąś fałdę pod nosem? No taką fałdę no, miała. Mówiłeś, fast, że nic mi nie brakuje, a teraz nagle okazuje się, że jakaś fałda była. Fanta, Agnieszka, ale naprawdę sobie nie poznaję cię, tak pięknie wyglądasz. Fantastycznie. Pokaż się, bo ja widzę ciebie od tyłu i jesteś przepiękna. No, proszę Państwa, brawo dla Agnieszki. Brawo. Naprawdę cudowna dziewczyna. Naprawdę. Dziękujemy ci, Agusiu. Tak? Czy długo mam jeszcze z tym zostać jeszcze? Oddaj mikrofon, bo to nasz. Agnieszko, możesz zejść się... Znaczy, normalnie w tej taśmie zostajemy dobę. No funkcjonuj, normalnie żyj teraz. Zostajesz dobę, ale my potrzebujemy jeszcze jednej ochotniczki ciebie, Agnieszko. Chyba, że ktoś z Państwa chce na ochotnika jeszcze drugie tanio a młodo. Przemyślcie to. O, ty byś się przydała, młodo, bo masz krótki rękaw. Potrzebujemy osobnika z krótkim rękawem. Bo to będzie kwestia skrzydeł. No, ale ktoś musi je mieć. A stary, a tak, w tym wieku? Nie... Widziałeś moje skrzydła? Wszyscy mają skrzydła. Ja nie mam. A dlaczego właśnie kobiety mają, a mężczyźni nie? Bo nam się testosteron kończy albo coś takiego. Estrogen. Albo estragon. Nie estragon, wiem. To jest no. Estragon. No. Więc jeszcze raz brawa dla koleżanki. Wspaniale. Tak. Naprawdę. I zaraz prosimy ochotnika do... Tak. Mariusz, czy masz w końcu jakieś pytanie jeszcze? Do. Boże, ja się nie dziwię, że tobie nie płacą za te spotkanie. Boże, tam biedne panie są za oknem. Tak mi ich żal. Można stać jeszcze gorzej za oknem. Czarek, może Ewki, brawo! Wspaniale. O, a ci państwo idą, bo muszą iść po prostu. A idziecie już tak szybko. Ale podobało się wam, prawda? To nie to, że się znudziliście i wychodzicie, tylko głupio wam powiedzieć. Dobrze. I teraz, proszę państwa, są trzy miejsca wolne. Czarek? Nie. A, dobra, ale
Właśnie wbrew pozorom państwo zajmowali tylko dwa miejsca. Czarek, ty wiesz co? Cześć, dobrze. Ty wiesz co one tu opowiadają? No, o tobie innymi, jeszcze bo nie. O mężach też mówią, wiesz? Na przykład, że one wyszły za mężczyzn, co do których miały pewność, że będą sikali siedząco. Sikali na siedząco. A, no dobra. No, właśnie, ja uważam, że tu kłamstwo. Moment. Rozłączył nam kamerę Grzegorz. Grzesiu, dzięki ci, nie? Nie dość, że ci miejsce zajęliśmy, to jeszcze... Dobra, już te połączymy. I tutaj pani przyszła z Czarkiem. Do zobaczenia. Pa, Ewusia, pa. Dobrze, proszę państwa, więc teraz czas na loteryjkę, bo mamy nagród dużo, a powietrza zaczyna brakować. A czas leci, tak? Tak, a czas leci, tempo, co nie możesz, kurwa? Po jednym pytaniu, Mariusz? Tak. Proszę państwa, proszę bardzo. To teraz ja mówię numer. Teraz Mariusz mówi numer. 41. Proszę. Jest numer 41 w ulubionym moim rzędzie na końcu. Proszę pani, więc wkładam rękę. Nawet ja pokażę, jak ja to robię. Wkładam rękę. Uwaga, proszę pani, wąsy. To nie ma śmiechu, to jest zwykła przypadłość kobiet w wieku przedstarczym. Otóż wyrastają nam wąsy. I po co czekać? Pani jest jeszcze młodziutka. Po co czekać, aż spadnie ten estragon i tam coś tam i coś tam? I w związku z tym naprawdę... Jak sobie pani przylepi przekażesz te wąsy, Agniesiu, to proszę zwrócić uwagę, że potem depilacja będzie łatwiejsza. Tak. I tańsza. A proszę jeszcze zwrócić uwagę na naszą koleżankę, jak ona teraz wygląda. Nawet 3 minuty w taśmie robią różnicę. Tak, tak. A ja chciałem tak panią ośmielić troszkę do tych wąsów, dlatego że teraz wróciłem z Włoch, a we Włoszech, zwłaszcza w Neapolu, jest takie powiedzenie, ja to umiem powiedzieć nawet w dialekcie neapolitańskim. Dewej. Donna baffuta sempre piaciuta, to znaczy kobieta owłosiona zawsze podniecająca. Zawsze podniecona powinno podniecająca. Być. Podniecająca. A to nie do rymu jest. Bo się nie szkodzi, ale Włosi właśnie lubią, żeby były te włosy. No bo Włosi lubią Włosi. Oczywiście, jak kobieta... Jest z nami major Sucharski. To znaczy, naprawdę, prawda jest taka, prawda jest taka, że gdyby mężczyzna Włoch zażądał od swojej partnerki seksualnej, żeby się wygoliła pod pachami, czy też na, jak to się mówi? Wulwa. Na wulwie. Na wulwie. Nie, tak się mówi, nie mówi się srom. Mówi się wulwa. No bo ucząc bawimy, bawiąc uczymy. No to byłoby bardzo podejrzane, dlaczego on chce, żeby ona nie miała tych włosów. To znaczy, że... On niego domaga sam po prostu. Więc jakby pani miała jechać do Neapolu, woli to... Woli młodszą, albo że w ogóle znalazł. Interesują go dziewczynki, to w ogóle jest, musi mieć włosy. No, naprawdę. Jedziemy, Ewka? Na głowie? Nie. Okay. Nie. Jedziemy? Dobrze. Ja tak, tak na zimę nie golę nóg, bo wtedy jest żadnych cieplej. Nóg, tak, a teraz wulf, przy cenach nic. Po prostu gazu. Obok. Tak, tak. Możecie się tam nie golić. Ja tak na klacie też zapuszczę na zimę, to będzie cieplej. I na plecach. Ale Jezu, ja bym chciała być taka włosiona, jak taki ale facet. Nie, tak. Magda, ale ja bym chciał zobaczyć kobietę, kiedyś by takie zdjęcie było w jakimś ja ci pokażę kobietę, albo w Wogu. Nie, ja nagą widziałem. Jak to taką widziałem? Nagą widziałem. A nagą widziałeś tak, kobietę? Ale nie chodzi o to, że ja bym chciał zobaczyć kobietę, która właśnie nie ulega ciśnieniu wzorców i nie wygoliła tego wszystkiego, co jej kultura kazała. No to chodź ci pokażę. Czy któraś z pań spełnia wymagania wzorce Mariusza? Nie, nie, ale żeby to w gazecie było, żeby pokazać. No po właśnie, prostu. Czy któraś z pań spełnia wzorce Mariusza i można ją pokazać w gazecie? I tu, no. I tu. Proponuję po spotkaniu z dziewczyną umawiamy się tutaj, pokażemy Mariuszowi wzorce. Nawet wywiad można by... Nie. Ale można by wywiad zrobić z owłosioną kobietą. Mhm. Tak. No tak? Ale nie. Ale żeby nóg też nie goliły na przykład. A co za problem? Lurd. Tak? O. Mhm. Ona ma na imię Lurd. No i mieszka w Lurd. Mieszka w Lurd? Mieszka w Lurd? Nie wiem. Ale Suchar, major Sucharski! A! Dobrze. No muszę się jakoś dostosować. Tak, po prostu. Tak. Więc... Dobrze, teraz porozmawiamy o głowie. Mhm. To znaczy to, co w głowie. W głowie. Myśli nasze, pamięć, poglądy, bo w tym starszym wieku to niestety już tak się ta głowa robi taka trochę jak pumeks. To znaczy twarda, ale dziurawa, nie? Nawet takie, no naprawdę, to ja już to widzę. A też jesteś już w klimakterium, bo to właśnie kobiety w klimakterium tak mają.
Ale czasami też przed klimakterium. Tak. No, że po prostu się robi jakiś taki człowiek uparty, nie wiadomo dlaczego, i nie pamięta. Wiem, co chciałam powiedzieć zanim... Ty, Mariusz, pamiętaj, co chciałeś powiedzieć, bo ja chciałam jeszcze coś bardzo ważnego powiedzieć. Dobra, o tym alkoholu. Ja wiem, że my przerywamy. Ja wiem, że przerywam, Ewka. Tak jest nasz znak charakterystyczny. Więc chciałam powiedzieć, że kobiety piją, bo tak sobie radzą z depresją. Starsze. Starsze. Bo ludzie starsze mają depresję. Mhm. Tak, i to chciałam powiedzieć, to jest bardzo ważne. To no. powzięłaś z jakiegoś, z głowy. Z pomeksu, nie, z pomeksu. Z książki Alicji. Z książki Alicji. Z wydał znak. Pani Alicji. Tak, z pomeksu pani Alicji. Dobra, no wracamy do twojego pomeksu. Nie, no właśnie, że ten głowy jest taki pomysł, że twardy się ten łeb robi w sensie, że już nic tam nowego nie tego, ale jednak ma dziury. I takie zdanie sobie, taki jest taki geniusz czeski, Jara Zimmermann się nazywa, i on powiedział, że... Ale powiedz po czesku. No to najpierw po polsku powiem może, dobrze? Dobrze. Że umysł starego człowieka ma dwie komplementarne wady. Dwie komplementarne wady. Jeszcze łapiecie, tak? O co chodzi? Komplementarne, czyli że pasują do siebie, pasują tak? Pumek się zatrzymało. Się zatrzymało. Nie ma on już zdolności utrzymania myśli. Nie ma już zdolności utrzymania myśli. I moczu. I za nic nie opuści tej myśli, którą już ma. Nie ma zdolności utrzymania myśli i za nic nie opuści już tej myśli, którą ma. Jezu, ci Czesi to naprawdę. Teraz po czesku to dawaj. Neni. Czesi. Myśli. Pumeks. Umiesz. Nie ma on już schopność udrzeć myślenku. A wobec ne opuści tu myślenku, którą już własni. Ahoj. Brawo dla Mariusza. Wspaniale. Ja sobie tą myśl wizualizuję w ten sposób, że kiedy mówię, to sięgam do, kiedy sięgam po kolejne wyrazy, to one są w takich przygródkach. Chowają się przed tobą? Nie, one po prostu były w przygródkach, to jest czasownik, rzeczownik, przydawka. I kiedy werbalizuję swoje błyskotliwe myśli, to po prostu sięgam do kolejnych przegródek i wyciągam wyrazy. I teraz coraz częściej sięgam do przegródki i tam tego wyrazu po prostu nie ma, wiesz, i jest konwersacja. Ale co, że jakaś inna autorka go zabrała? Nie, po prostu nie ma tego wyrazu, który bym... Sięgam do pudełka obok, też a mówiłam ci zawsze, Ewka, odkładaj wszystko na miejsce od razu. To są te dziury w pumeksie. Tak, to są te dziury w pumeksie, tak sobie wizualizuję. Kiedyś to zdarzało mi się, kiedy mówiłam w obcym języku, kiedy posługiwałam się, a teraz to już przeszło na język polski również. Znaczy, ale nauczyłam się stosować proste zdania. No dobrze, ale przecież ty piękne książki piszesz, musimy powiedzieć szczerze. Korzysta ze słownika, zdradzę tak, ci. Tak, synonimów. Ale masz takie książkowe, czy tak jak ja aplikacje? Bo ja mam aplikację synonimy, rewelacyjna jest, naprawdę rewelacyjna. No tak, już nie wiem, teraz już wiemy skąd tę Nikę. Nie, wcale nie jesteśmy Sewką zazdrosne, nawet mamy męża, co ma Nikę, także wiesz. No wiem. Tak. Czarek, ziom. I powiedział, że nieprawda, nie sika siedząc. A dlaczego? On nie powiedział, że nie sika na siedząco. Mi powiedział, jak tu wchodził. Ale dlaczego nie? Pierwsze, co powiedział, to powiedział, to mnie nie dotyczy. No to właśnie, ja mówiłam, że mój mąż sika na siedząco. A Ewka o swoim nie? Nie, Ewka od razu mówiła, że on obsikuje ścianę. A, to przepraszam cię, Czarek. Magda, ja niczego takiego nie powiedziałam. Przepraszam cię, Czarek, to ja źle usłyszałem, źle przekazałem, bo to jest prawda polskiej szkoły reportażu. Jesteś niesprawiedliwa, bo ja niczego takiego nie powiedziałam. Nie, nic takiego nie powiedziała, Czarek. Nic, jest nagranie, możesz przejrzeć. To ja się... Tylko żeby nie było śladów, proszę. Także no, wracając do pumeksu. No to właśnie do tej głowy. Tak, no. O Jezu, ja mam dziury w głowie, ja po prostu jestem ser szwarcarski. No nie dość, że twarzy nie pamiętam, czyli mam prozopagnozję, co jeszcze brzmi tak, że... Co to jest, bo ja też nie. No prozopagnozja to jest, jak mówi Wojtek Orliński, dystwarzja. Ale ja nie rozpoznajesz twarzy ludzi. Ja cały czas to mam, ale tak. Miałem COVID bardzo ciężki. Teraz ten COVID mnie usprawiedliwia. Ja przepraszam, tak. Nie wiem, kim jesteś, bo miałem COVID. Nie, a ja mam prozopagnozję od dawna i ja się po prostu nie poznaję ludzi. I was poznaję, takich, co widziałam ze 3 razy, to już poznaję, ale już takich, co to nie. No i jak ktoś mówi, o Magda, nie poznajesz, mówi nie, ale mam prozopagnozję, wtedy o Jezu, współczuję ci. Bo ludzie nie wiedzą, co to jest, więc jest... Ale wtedy pytasz się, masz jakiś sposób, żeby zapytać, kim jest ten pan, tak, skąd się znamy? A ja mam bo tak... nie, bo wcześniej, no. Zanim zaczęłam stosować tę metodę, to po prostu potrafiłam przegadać pół godziny z kimś,
co myślałam, że chodziłam z nim do podstawówki, a byliśmy razem na studiach na przykład, nie? Albo raz piliśmy na imprezie. Albo w ogóle nie znasz go, a on tylko zna tak, się z spotkania autorskich. Tak, a w ogóle nie, a w ogóle może być tak, że w ogóle kogoś nie znasz, ten ktoś cię nie zna i ja go nie znam i się tak skrosingowaliśmy, że myślimy, że się znamy i się nie znamy. Jezu, mi się tak zdarza, że rozmawiam czasami z osobą, która, o której wyobrażam sobie, że się znamy i prowadzimy taką dosyć intymną konwersację i potem dochodzimy do takiego momentu, czy nie mówię takiej bardzo intymnej, ale tylko takiej, że świadczyłaby ona o znajomości dłuższej niż krótsza. 3 minuty, tak. Tak. No i potem w pewnym momencie okazuje się, że to jest niemożliwe. Ostatnio przyszła do mnie pani, podeszła i zapytała się i powiedziała, że jest, że chodziłyśmy razem do podstawówki. I ja oczywiście nie miałam pojęcia, czy chodziłyśmy do podstawówki, ale nie chciałam pani zrobić przykrości, bo byłam w sytuacji osoby podpisującej książkę i powiedziałam, a! Pamiętam cię! Tak. I rozmawiałyśmy o tej naszej podstawówce i dopiero po jakiejś pół godzinie okazało się, że w ogóle w innych miastach chodziłyśmy do tej podstawówki. Nie no, a ja miałam taką sytuację w życiu jeszcze przed wyautowaniem, że mam prozopagnozję. No nie wiedziałam wtedy, że mam. To parę razy robiłam wywiad z profesorem Wojciszkę. Cudowny człowiek, bardzo fajny psycholog, świetne wywiady, tralala. Kiedyś jestem na lotnisku, patrzę, jakiś facet z wąsem łazi, tak się patrzy. Sobie myślę, kurde, zna... Tak. Ja sobie myślę, znam go skądś i doszłam do wniosku, że jest to narzeczony matki mojego pierwszego chłopaka. No wiem, tam to z daleka mu tam cześć powiem, no już bez przesady, nie? Z tym chłopakiem tyle lat nie jestem. No i wsiadamy do samochodu. Narzeczony, przecież matka twojego pierwszego chłopaka to już staruszką powinna być. Nie no, bo jak to było, ja mam chłopaka w liceum, to matka miała 40 lat, wyobraź sobie. Matka? Tak, bo rozwiedli się, ale nie będę zdradzać Bożeno twoich tajemnic życiowych. I chodzi o to, że ten rzekomy narzeczony matki mojego pierwszego chłopaka pan stoi Wojciszkę za mną na schodkach do samolotu i mówi, dzień dobry pani Magdo, to ja, profesor Wojciszka, że nie powiedział profesor, bo nie jest żenujący, powiedział że... Bogdan Wojciszkę. Ty powiedziałeś, że jesteś profesorem Wojciszka, bo już nie... Nie, mnie klepnął ten facet z wąsem i mówi, dzień dobry pani Magdo, to ja, Bogdan Wojciszkę. Ja mówię, przecież wiem, dzień dobry. I wiecie co, i powiedziałam mu tak, tak odpychająco, tak po prostu... Ja przez 10 lat, zanim z Bogdanem przeszliśmy na ty, to nosiłam sobie poczucie winy, że ja go tak potraktowałam. I kiedyś, jak przeszliśmy na ty, mówię, Bogdan, ja ci muszę coś powiedzieć. On mówi, nie gniewam się, nie pamiętam. No. Ale ja nie wiem, czy to nie będzie taka historia jeszcze gorsza, bardziej, przepraszam, bardziej dramatyczna, sami państwo ocenicie. Jesteś lepsza, bo masz gorzej. Tak, ale to nawet nie ja, bo to jest anegdota mojego męża. Przepraszam cię, Czarek, ona będzie trochę zmieniona, bo nie pamiętam jej dokładnie, bo mam pumek. To niech Czarek ją opowie. Ale to Czarek. Prawda, reportaż. Ale ja opowiem ją za to śmiesznie. Czarek... Nie ma to jak kręcić beki ze starych. Było nudno, jak nie przyszedłaś. Czarek spotkał kolegę i myślał, że to jest kolega i się z nim bardzo serdecznie przywitał i zaczął rozmowę i ten kolega się obejrzał i to był poseł Błaszczak. No ale dobrze, że się nie przytulili. Znaczy nie... Ale gadali z sobą? A to już nie gadaliście o sobie? O rety. Państwo nie słyszeli. Czujecie państwo, bo wiedziałam ze sytuacji, co tam u ciebie. Cześć, co tam u ciebie. Nie, ale słuchajcie, to jest bardzo łatwo w ogóle. Nie no. No mówi tak, ziom, gotowałem zupę pomidorową wczoraj i tam. Czarek, bo dla państwa z ostatnich rzędów, którzy tam sami chcieli siedzieć, bo mogliście z przodu, mówiłam. No więc Czarek mówi, co tam u ciebie, a ziom mówi, co u niego, bo Czarek myślał, że to jest kolega, byli w programie razem i dopiero jak w programie przedstawili, że to Błaszczak był. Tak, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że bardzo łatwo rozmawiać z kimś pół godziny o dupie Maryni. Oj, łatwo. Facet, dlatego, że... Poczekaj, a Łysego pamiętasz? Łysego pamiętasz? Z szóstego? Nie, z piątego. Ja, tak, on na piątym a mieszkał. A ja my to robimy już o godzinę i 15 minut. Patrzcie. Ale poczekaj, bo to było... Na przykład ja miałem tak, że jakiś facet podchodzi i mówi, no cześć. I ja oczywiście zawsze udaję, że znam tych ludzi, bo nie chcę ich... Przykrości im sprawiać. Tak. Ja mówię, no cześć. I on mówi do mnie, no jak to się wtedy skończyło? Dobrze. Mówisz dobrze. Nie. Właśnie poradziłem się z Zofii Czerwińskiej, świętej pamięci. I Zofia mówi, słuchaj, to powiedz zawsze tak. Słuchaj, jak ten wyszedł, no wiesz który, no ten, zawsze jest jakiś ten. Jak ten wyszedł, nie, inaczej, przepraszam, cofam. Jak ten się upił, to ja wyszedłem.
Bo to dotyczy każdej sytuacji. A jak koleś pyta o film, bo zawsze ale jest nie, ten, ale ten, który tak, się upił. Ale u pani Zofii Czerwińskiej było łatwiej, bo ona pochodziła ze środowiska artystycznego. Tak. I generalnie zawsze był zawsze ten, który się upił. No tak, tak. I to jest ale łatwiej. Co, w innych środowiskach się nie upija? Nie, znaczy, w dziennikarskim? Też. Nie. Ale na przykład jak ktoś nie jest dziennikarzem albo artystą, na przykład no, tak. księdzem. O! Ewka, rozkręcasz się, lalka! Jak się rozkręcę, to już po spotkaniu będzie po spotkaniu. Ten nie tak. tylko się upił, ale jeszcze jakie tajemnice ma różne. Proszę państwa, loteryjka. Proszę bardzo, teraz ja mówię numer, nie? Tak? 72, bo to jest nie najlepszy mi Magdo rocznik urodzenia. Niektóre rzeczy możesz 72? Robić tam z tyłu? A to nie jest oszustwo? Dobra, to losuję. Brawo. Wkładam rękę. Wałki! Tamta pani też ma loki, więc ja cudownie trafiam. Przydadzą się, prawda? Bardzo. I różowe. Mhm. Dobrze. Różowe loki na Monte Cassino. No. Słuchajcie, w ogóle... Magdaleno, mam do ciebie jeszcze pytanie. Chodzi o teraz majora. Mam prawdziwe pytanie. Do mnie. Jest, półtorej godziny jest pytanie. Dobra. Tak. I to jest pytanie nie moje, ponieważ ja nie wiedziałem, o co pytać dzisiaj, bo jak mówię... Nie czytałem, nie widziałem, jestem zarobiony. Tak. No to jedna pani właśnie na jakimś, właśnie na, albo na Facebooku, albo na Instagramie. Ale ta, co obroziła nas, to nie ma. Nie. Aha, dobra, inna. Ona zadała takie pytanie. To jest właśnie pytanie głównie do ciebie. Jak ty to robisz, że od takiego stanu, w jakim jesteś tutaj i w jakim jesteście w swoim podcaście, przechodzisz do takiego stanu skupienia, w którym piszesz książkę o Beksińskich? Płynnie. Nie ma takiego problemu z tym. Ewka, masz problem z tym, żeby pisać smutne książki i mówić głupie rzeczy? Nie. No ja też nie. To w ogóle mi się to nie łączy. Nie? Znaczy moim zdaniem raczej pytanie byłoby, jak z tej głupoty wejść w pisanie smutnych książek, bo znasz no nas od lat, chodzi, prawda? To mniej więcej o to że my chodzi, zawsze tak. jesteśmy takie, jak teraz jak jesteśmy. Z tego stanu właśnie to nie jest tak, że w 45 roku... Z tego stanu... Chodź, śpiewamy coś, bo tak tam ładnie idzie mówienie. Nie. Co śpiewamy? No cokolwiek. Nie, proszę bardzo. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, co i ja, jakie to jest piękne, gdy... Nie, ale... Ty to... i ja... Ewka, no. Wiesz co, tej wody już nie masz. Masz moją, ja nie chcę wody. Ja wody nie chcę. Dziękujemy bardzo. Wodę. Co? Nie, wino, bo wiesz. Ja wystarczy wodę. My to wszystko na trzeźwo. Agnieszka, ja sobie zamienię, jak będę chciała. Wino w wodę? Tak. No dobrze. Nie, bo słuchajcie, bo jest godzina 8:20. Mamy godzinę 20. I państwa strasznie bolą żadnej, nogi. Nie było żadnego pytania, żadnej jest, puenty nie to było. To jest dopiero przegrana tak. takiego spotkania autorskiego. Jak i co? Autorów, i autorek, jak kiedy co? Nie ma pytań. Dobrze, więc tak, proponuję, że tak. Państwo zastanawiają się nad pytaniem i mają paść 3 pytania. Potem zrobimy loteryjkę jednorazowo, potem jest tort, ale naprawdę jest jeden kawałek na 3 osoby. Bo naprawdę. Ale możecie się państwo pocieszyć tymi takimi wacikami słodkimi. A teraz jeszcze zaprezentujemy państwu. Agusiu, chcesz wystąpić? Czy Dorota chcesz wystąpić? Nie? To już na końcu, jak zwolnimy tych państwa, co stoją. To jest wino? Tak dużo? Fajnie. Dobra, kto chce wystąpić na ochotnika, Dorota? Czy Agnieszka? Ale co? Dobrze. Co? No, kolejne tanio, a młodo. Tak? Ale może ktoś z publiczności ma ochotę. Czy ktoś z państwa chciałby na ochotę? Na ochotnika znaczy no, się. Ale to są, to tylko ostrzegam, ale że może być nieprzyjemnie. Ale co będzie pelikany. Poprawiała? Pelikany będziemy, pokażemy co z pelikanami a to zrobić. Nie ma człowieka, który by się do tego jakby a tak my? Przyznał. To no, nie, naprawdę... a jak to? Państwo widzieli na Instagramie moje pelikany? Aha. Ale to było udawane. Ja uważam, że chyba to ty jesteś udawany. Tylko. Sobie Ewka, dorobiłaś, to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy pokazywać, tak obrzydliwe. Ale to nie są jeszcze pelikany. Po prostu masz za dużo skóry, no. No to są właśnie pelikany, bo pelikany mają taką skórę, żeby to i ryby chować sobie. A, i co jest, i na to jaka jest metoda? Doktor Szczyt. Robert, ja teraz prowadzę spotkanie autorskie, jestem na scenie, ale akurat koleżanka coś pokazuje. Z architektem rozmawiam, moim kolegą architektem, co mieszkanie mi remontuje. Nie rozmawiam, tylko mówię, że prowadzę w tym spotkanie. Celu, to pozdrów kolega. Ile ma lat? Kolega, Robert, ile masz lat? I, o,
owijamy pelikany, proszę Państwa, folią spożywczą przezroczystą. Przezroczystą dlatego, czekaj, ja zegnę trochę rękę, żeby tak mogła zginąć rękę. Przezroczystą dlatego, że wychodzimy na ulicę. Możesz nie zginąć. Dobrze, nie zginam ręki. Wychodzimy na ulicę i po prostu, proszę, jaką mam rękę. Proszę, pelikany. Nie wystarczy dwa razy, to trzeba aż tyle? Tak. Zależy, jaki chcesz size osiągnąć ręki. Ja chcę mieć XXS. Tylko Ewka, nie obetnij mi włosów pod pachami, proszę cię. Dobrze. Proszę. I teraz porównanie. Ale jest różnica rzeczywiście. My jeszcze potem zrobimy to jeszcze tutorial na Instagramie, bo jakby Państwo nie zapamiętali. Proszę. Ale ty chciałam powiedzieć, że można... No. Tak, 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 tak. Ale też uda. Uda i pośladki też dobrze idą. Tak. No chyba żartujesz. Mariusz. Mariusz jest po WF-ie. No ale co? Na ubraniu. A można oddychać potem? Tak, chodź, zobacz. Nie. Jezus Maria, co za godność. Ewka, dawaj. Absolutnie nie, Magda. Ja... Ludzie nigdy stąd nie wyjdą. Bo... Ewka mi zrobi owal, a to jest brzuch. I naprawdę zobaczcie, i to jeszcze ekstra, nie? Muszę usiąść, Ewka mówi. Strasznie się Ewki boję. Zaraz będzie loteryjka i będą wszystkie już potem losowane naraz. I proszę Państwa, latem proponuję zrobić sobie dziurki, bo żeby ciało oddychało, tak jak kurczak wsadzony do piekarnika. Rozumiecie? No Ewusiu, rób mi owal. Tylko usta zostaw, żebym mogła mówić. Proszę. Proszę. Na czymś ten owal trzeba zahaczyć, nie? O, proszę. I proszę, jaki owal. Psychoterapeuta by powiedział, że Ewka chce coś przez to powiedzieć. Ewka już wystarczy. Ewka! Ewka! Otwórz buzię. Nie, nie, nie! O, nie, nie! Odetnij folię, ja już zrobię usta sama. Magda, bo może chcesz mieć szersze usta. Nie. Czekaj, jeszcze dziurki w nosie. Bo... Ciężko się oddycha, ale... O, o. Słabo Państwa widzę, ale dla mnie to może nawet i lepiej. Więc proszę. Żebym Was lepiej widziała. Uwaga! Magda, wyglądasz nadludzko. Teraz uwaga, loteryjka. Proszę, Ewusia, numer. 48. 48. Brawo, koleżanka. Czy nie koleżanka, nie. Nie. To zupełnie. Uwaga, losujemy. Proszę bardzo. Czepek do prysznica, pod prysznic. Każdej starszej osobie, żeby trwało i nie zniszczyło. Rzucam, proszę. Trwała tak zwany hełmofon, żeby się trzymał. No. Tak. Proszę bardzo, Mariuszu, podaj numer. 8. 8. Jezus Maria! Kaśka, ale to zupełnie przypadkiem. Naprawdę myśmy Kaśce nie mówili, że tak. Co, czekaj, losujemy. Proszę Państwa, perfumy być bliżej. Może. Perfumy być może. New York. Proszę, Kasiu. To jest zapowiedź podróży, to znaczy... Czekajcie, tak. Ja muszę się roztegować, nie? A po co? Ewa, teraz ty losuj, a ja się roztegnuję, bo mi owal ten. Proszę Państwa, 32. 32, proszę. O rany. To ty, słuchaj, chciałabym mieć ten prezent, to znaczy dzienna kasetka na tabletki. Po prostu zazdro. Proszę bardzo.
mogę. To jest, to byłby, wiesz, to byłoby nieuczciwe z mojej strony. Albo mi dasz to, wiesz, za kulisami po prostu, już później. No, a ja trzymam tabletki w kieliszku. Jak jedziesz w delegację, też masz tabletki? Nie. I tak stawiasz w pociągu na tym. Następny dalej, numer. Numer? Niezły. 55. Piękny numer. Proszę, proszę, numer 55. Proszę. Ale jak to jest, że tak te z tyłu numery, my tak trafiamy w te tyły. No za, z przodu też. Zapowiedź pod tyłu. Albo w przodę, albo w tyłu, a środek jakiś... Proszę bardzo, proszę podać pani, być może do Rzymu. Być może Rzym. Perfum tak zwany, perfum. Ja teraz poproszę numer 34. Czy już był? Proszę pani. To z powodu postępującego zdziecinnienia. Ale czy ma pani komplet stateczków do wanny. Takie fajne kąpiele można odbywać. Tak. Dziękujemy. Też, kurczę, dwa fajne prezenty. Ale czekaj, numer, no, nie? Do ciebie. To ja poproszę numer 93. A jaki miał paść? Jest 93? O, cudownie. Być może podróż do Paryża. Cholera, boję się, że zażyły podetnę. Ale to ci zatamuje wtedy folią, Magda, jakby się podcięła ten... Dobre. Dobrze, teraz Mariusz numer. Ostatni? Jaki masz numer kołnierzyka? 44. Proszę, był. Jak Mickiewicz. Było. Było czy nie było? Nie było. Proszę. Dzienna kasetka na tabletki 2. To jest naprawdę, kurczę, uważam, że to jest jeden z lepszych gadżetów naszego wieku. Bardzo praktyczny. Bardzo praktyczny. Ja używam. Tak. No i proszę państwa, to wszystko. Znaczy w sensie loteryjka. Teraz pytania. Jakie pytania? Do was. Ja nie mam do państwa żadnych pytań. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Nie, państwo mogą pytać. Proszę, 3 pytania. Bo ci, co stoją, to im wrosły nogi, pierwsze wiadomo pytanie co. Jest. Sekundkę, damy mikrofon, żeby nasza publiczność internetowa, jeśli w ogóle już nie wyłączyli się, to żeby słyszeli jedno. Mogą być też pytania z internetu. Proszę państwa, ostatnia szansa zadać pytanie przez internet. Bo oczywiście zachowaliście państwo dzisiaj godność w całości tego programu. No i ja dalej nie wiem, jak to zrobić, żeby było bez godności. Proszę. O Chrystusie. A tak się staraliśmy. Proszę pani, my też nie wiemy. To jest właśnie to, że szukamy. Tego, naprawdę. Tak, ta nasza książka, ten nasz podcast, to chodzi o to, że my dążymy do źródła wiedzy. Idziemy rzeką pod prąd, do źródeł wiedzy. O co chodzi z tą godnością? Ja mam takie poczucie, nie wiem, czy ty Mariusz też, że to wynika może z takiego mojego bardzo rzadkiej obecności na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, kiedy po seansie aktorzy siadają w rzędzie i odpowiadają na pytania z publiczności i nikt nie ma nic do powiedzenia, ale wszyscy mówią i myślę, że my właśnie się teraz znajdujemy w takiej sytuacji. Ale oczywiście myślę, że sobie bardzo dobrze dajemy radę. A ty Mariusz? No ja myślę też, że nikt nie ma nic do zapytania i też... Ale pyta i to jest, wiesz, tak. Taki... Ja uważam, że to spotkanie jest kwintesencją naszego podcastu. Tak? Tak. Więc nie wiemy, czym jest ta godność. Prosimy następne pytanie. Ja tutaj właściwie nawet nie odpowiem. Jezus, kamera jest prosto na mnie, przecież te zmarszczki, które ja tu mam. Cicho. Ja mam folię, zaraz ci Ewka owinę. Ja właśnie nie pytanie, tylko odpowiedź chciałam tutaj pewną przekazać, ponieważ... Widzisz, i to jest, przepraszam cię Dorota. No? To jest, zaraz powiesz co chcesz, no? Ale to jest właśnie starzenie się bez godności, że powyżej pewnego wieku ludzie już nie zadają pytań, tylko zadają odpowiedzi. Nie, ja nie zadaję, ja przekazuję odpowiedź. No dobra, w każdym razie chodziło o to, że jak dziewczyny, które tutaj są takie wesołe i pokazują, że właśnie tak powinno wyglądać, jak się nie ma godności. Ale co powiedziałeś, ładne? Tak, no, tak, oczywiście. W każdym razie zdarza się widywać, nie wiem jak z Magdą Grzebałkowską, bo trochę za daleko mieszka, ale... Ewa, zdarza mi się ją czasem widzieć smutną w redakcji i powiem, jak wyglądają te okoliczności. Znaczy, siedzi sobie smutna Ewa przy komputerze
I pytam ją, no bo jestem zainteresowana, co ci się stało, coś cię boli, coś się stało. A Ewa na to, nie, tak strasznie mi się nie chce pisać. Więc to na tym to polega. To taki wiek. Mnie też się strasznie nie chce pisać. A tobie, Mariusz? Chcę. A, bo wy mężczyźni macie inaczej. Chce mi się. Ja bym chciała zwrócić uwagę, że tutaj pani, gdyby pani mogła wstać i zaprezentować, ma wałek. Brawo ta pani. Nawet więcej wałku. Jutro w lokach nie poznają pani. Cudownie. Pięknie. Co to za bobo? Tak, tak. Ale obraźliwe? Ale do mikrofonu, panie nieznany w ogóle słuchaczu. Które chciałeś przeczytać, bo ja też chciałam. Grzegał. Ach, świetne pytanie. Proszę państwa, pani Agnieszka Grzegucka, tak? Nie, Śniegucka. Śniegucka, a Grzegałkowska to ja. Aha. Czarek, tyle lat pani się znamy Agnieszka i Grzegałkowska. Pytać, to na pewno ta pani Grzebałkowska od książek. Tak, to ja. Naprawdę zmuszam się do pisania smutnych książek. Nie, ale o Beksińskich chciałam pojechać, tak. Ale jest coś takiego, że właśnie mnie to wkurza w tej... W nas? W tym nie, w ogóle w ludziach. Że tak nas wciskają w takie różne role, że jak jesteś tym, to nie możesz być tym, prawda? Że jak już, nie wiem, masz sukcesy na tym polu, to nie możesz sobie pofolgować, bo musisz ciągle być niewolnikiem siebie samego. Nie, ale wiesz co, bądźmy dla ludzi dobrzy, dobzi. No jestem co? Dobzi. Dobzi, bo chodzi o to, proszę pani, to ja, ta sama Grzegałkowska. I chodzi o to, że po prostu... Ja zawsze byłam taka durna. A tu nagle się okazało, że pobocznie umiem pisać smuczne książki. No. Ale mój główny nurt życiowy to po prostu... Durnota. Durnota społeczna, całkowita. Od przedszkola do dzisiaj. Ja w ten sposób pewnie coś maskuję. Psycholog by powiedział, że maskuję w ten sposób. Ja mam trzy szklaneczki. Czerwony wygrywa zielone. No widzisz, nie umiem być poważna ani normalna. To ja miałabym prowadzić po prostu co? Mowy pogrzebowe... Z takim nazwiskiem to bym miała powodzenie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak, jest jeszcze z internetu pytanie. W wieku przedstarczym zawsze mamy rację. Jak ogarnąć moment, kiedy nie mamy racji? To moim pytanie. Filozofii mógłby to. Moim zdaniem ten moment się sam ogarnia. Pani Ula pyta. Pani Ula. Pani Ulu, tak. Ale poczekaj, co ty odpowiedziałaś? Sam się ogarnia ten moment, znaczy on jakby rzeczywistość jakby ale ogarnia. Ty normalnie sama sobie przyznajesz rację, że nie masz racji? Tak. Tak? No w pewnym momencie już się nie mogę tak upierać chyba. Dobrze, to dajmy mikrofon mężowi. Mansplaining. Cezary Łazarewicz, laureat. Ale też. On ma parcie zupełnie na scenę, no, jak fajnie, my, nie? Fajnie. No. Jednak on, będziesz występował. Ale Czarek też jest uważany, że to jest taki poważny autor, wiesz? Tak. Ale tutaj, Bo ja to wytłumaczę. Jak byliśmy ostatnio na Teneryfie i lecieliśmy z tej Teneryfy do Polski, nie chwaląc się. To no tam się lepiej nie chwalić, bo to ślad węglowy. Ten sprinter wam narobił w głowach. Przebyliście drogę między Polską a Teneryfą i z powrotem. No właśnie to było z powrotem i w tej powrotnej drodze byliśmy już godzinę przed odlotem na lotnisku i wtedy się okazało, że to nie to lotnisko. No i wtedy jak cię dopada coś takiego, no to albo no nic już nie możesz zrobić. Znaczy, i wiesz wtedy, że nie masz racji. No tak. To znaczy, bo samolot odlatuje właśnie za godzinę. Ale 60 kilometrów stąd. No już nic nie możesz. Gdybyście jechali minutę na kilometr, to byście zdążyli. Ale musielibyśmy mieć jeszcze samochód. A kto nie miał tej racji? Czy ja to była wina? Linie lotnicze. Linie lotnicze. Znaczy, ja uważam, że to lotnisko było. Tak. Podmienili nam lotnisko. W nocy podmienili lotniska. Także tak. Proszę państwa, ja myślę, że kończymy. Ewka, bo jesteś zadowolona, czy nie? Bo masz taką minę, jakbyś nie była. Nie, to jest moja zadowolona mina. Aha, dobra. Okej, dobra. Ja jestem bardzo zadowolona. Jestem zawsze zadowolona. Ja mam dobrze ustawione leki, także ja jestem... Dobrze, a ile... Ja też mam dobrze ustawione leki. Tak, a Mariusz, ty bierzesz leki? Biorę. No właśnie. I dobrze ale masz. I zobaczcie, jak jesteśmy cudowne trio. Bo poczekaj, wesołe. Poczekaj. Ojciec, wuj i stryjo. Może na...
Suchar, suchar. A może na puentę trzeba by powiedzieć, bo ile bierzecie tabletek na dobę różnych, łącznie? Ale nie musimy wymieniać, prawda? Nie, ja nas, mogę powiedzieć tak. Wstaję rano, otwieram oczy. Policz sobie tak po cichu. Czekaj, Eutyrox. Mariusz pytał o cyfry. Eutyrox. Potem Seronil. Ale liczą się suplementy? Suple? No ale, tak, ja ma, ale ja biorę witaminę D, która jest jako lek uznana. To się liczy jako się lek, nie? Poczekaj, dobra. Bo ja muszę od nowa. Czekaj. Jezu, jest lepszy, bo ma gorzej. Bo on jest dużo starszy od tak, nas, to prawda. To prawda, 6 lat starszy. Poczekaj, ja biorę 8, ale jedną z tych 8, biorę 7 codziennie, a jedną biorę tak co drugi dzień. I wszystko w kieliszku? Tak. To puchar jakiś. Oczywiście. Pucharze, tak. Oczywiście. A ty, Ewusiu? Ale ta, i tam jedna, co ją biorę co drugi dzień, to jest fajna. Na co? To jest taka niebieska? Nie, bo to jest na trądzik. Na trądzik? Na trądzik różowawy. I to biorę co drugi różowaty. Dzień. Różowaty. Czy różowawy, czy jakiś. Różowawy. I to biorę co drugi dzień, się nazywa kuraknę. Ojej. No. Czyli biorę 8, a 7, nie, 7? Już no. Zapomniałam. A ty, Ewusiu? A liczysz ten taki super suplement, żeby być mądrym? Permen? A nie, to tego nie żeby biorę. Żeby dziury w pomyk się zacięć. Nie, magnez z witaminą B6, to biorę też sobie tak do szklanki. Tak. No po ile bierzecie tabletek? Ja słabo, to ja jestem dzidziuś, a 3. Ja z suplementami 5. Ale dlatego, że jeden lek jest w za małych dawkach i muszę brać 2 tabletki. A ja suple, nie no, supli nie liczyłam, magnez, to się liczy jako tabletka czy nie? Nie, 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 to nie, to nie liczę. Ja witaminę D liczę, bo dlatego, że, ale tylko raz w tygodniu, bo biorę taką raz w tygodniu. Ale ekstra rozmowy, nie? Naprawdę warto było, słuchajcie, wyrwać się w ten deszczowy, co dzisiaj jest, wtorek, nie? Zamiast siedzieć w domu, gadać na Netflixie ale jakieś fajne seriale. Ale nie przyciągnął, to pani sam. Niech państwo nie kazał przychodzić. Proszę państwa, ten tort. Kończymy, kończymy, ponieważ mamy tort. Ale jak my będziemy go podawać? No, czy... nie wiem, pokroimy, państwo będą podchodzić, ciało Chrystusa, nie wiem, jakoś tak, no. Bo tutaj jest stąd będziemy... z ołtarza prosto. Ja przepraszam katolików. No, kto jest katolikiem, ręka do góry. Proszę tutaj wstać, żebyśmy wiedzieli, że otwór gębowy na jakiej wysokości. Możesz Agata tu podejść? Przepraszam panią. Tak. No to akurat będzie pasowało tutaj. No nie, no ale będzie. Nie, no co ty. Nie, musimy tak dawać państwu na talerzyki. Ja zakończę. Mamy talerzyki. A może Agnieszka ma jakieś doświadczenie w tej kwestii? To niech to połowa ja państwa wyjdzie po prostu. Jakąś nie, nie możemy tak mówić państwu, bo ta połowa będzie jej przykro. To był żart, okej. Okay. Ja wiem, ale ja na przykład nie zrozumiałam. Zakończyć, dziękujemy, do widzenia, pa. Dla was tortu nie mamy.